Dzień dobry, nazywam się Magdalena Rowińska, mam przyjemność reprezentować Departament Wsparcia Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu webinarium poświęconym uwarunkowaniom prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych. Tym razem porozmawiamy o rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i szansach, jakie on stwarza dla eksportu polskiej żywności. Pragnę podkreślić, że dzisiejsze spotkanie zorganizowane zostało przy ogromnym wsparciu organizacyjnym i merytorycznym ze strony ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi. Z uwagi na bardzo dużą ilość informacji i wiedzy, jaką chcielibyśmy się z Państwem podzielić, materiał przedstawiony zostanie podczas dwóch sesji. W dniu dzisiejszym skoncentrujemy między innymi na możliwościach rozwoju współpracy handlowej z ZEA, potencjale importowym tego kraju oraz praktycznych wskazówkach wejścia na ten rynek. Z kolei jutrzejsza sesja dotyczyć będzie głównie wymogów w zakresie wprowadzenia produktów na rynek ZEA oraz standaryzacji w sektorze rolno-spożywczym. Już w tym momencie chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie w dniu jutrzejszym. Link, którego Państwo użyli do logowania się dzisiaj, będzie aktywny również jutro. Z takich kwestii technicznych, organizacyjnych zapraszam wszystkich Państwa do zadawania pytań naszym prelegentom podczas całego czasu trwania dzisiejszego spotkania. Pytania zostaną przedstawione w sesji pytań i odpowiedzi. Na te pytania, których nie uda nam się z uwagi na ramy czasowe zadać, postaramy się udzielić odpowiedzi drogą mailową. A już teraz zapraszam o zabranie głosu przez pana Marcina Wrońskiego, zastępcę dyrektora generalnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem Państwa tutaj przywitać na dzisiejszym webinarium, które potrwa dwa dni, bo będzie dzisiaj i jutro, w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednym z jego zadań jest również wspieranie eksportu, pomaganie polskim przedsiębiorcom w zdobywaniu nowych rynków zbytu. Ten rok był dla nas dosyć trudny, jak dla wszystkich z Państwa. Musieliśmy przewartościować nasze działania w dużym stopniu, poszukać nowych możliwości dotarcia, promocji, ale wyniki na przykład eksportu, jakie mamy za 11 miesięcy 2020 roku, no są dość optymistyczne, ponieważ wszystko wskazuje na to, nawet jesteśmy pewni, że zostanie pobity rekord eksportu polskiej żywności z roku 2019, czyli przewyższy prawie 32 miliardy euro. Jak spojrzymy na ten wzrost eksportu w tym roku, to bardzo ciekawe dane możemy wywnioskować, ponieważ jak za 11 miesięcy mamy 2 miliardy złotych więcej w eksporcie, porównując rok 2020-2019, to ten wzrost dotyczy w 5% krajów Unii Europejskiej, a w 16 krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Bardzo nas to cieszy, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po rynki dość odległe, afrykańskie, arabskie, azjatyckie, że dywersyfikują handel i nie tylko jesteśmy coraz mniej, powiedzmy, uzależnieni w handlu od krajów Unii Europejskiej, bo uważamy, że te kraje bardzo perspektywiczne, na które trzeba stawiać. Dlatego też dziś zaczynamy to dwudniowe webinarium odnośnie szans rozwoju i perspektyw rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest dla nas, uważamy, jednym z najbardziej perspektywicznych rynków. Posiadamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dużą Polonię. Jest to kraj, w którym żyje 9 milionów osób, z czego połowa tych osób, prawie połowa, to nie są muzułmanie, także tutaj widzimy, że żywność, paleta żywności, którą możemy dostarczać, nie musi być konkretnie dedykowana taka jak do krajów muzułmańskich. Jednakże, jak pokazują doświadczenia, najczęściej naszymi hitami eksportowymi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest mięso, mleko, wyroby mleczarskie, cukier, cukierki, warzywa. Mamy duży potencjał, mamy to wysokiej jakości przy stosunkowo niskiej cenie.
porównując to do innych krajów europejskich, a właśnie wysokiej jakości oczekują od nas potencjalni odbiorcy w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mamy również dobre połączenia lotnicze, co nas tutaj stawia w dosyć uprzywilejowanej pozycji, no bo transport nie zawsze może się odbywać drogą morską, bo jednak on zajmuje około miesiąca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Także uważamy, że jest to dla nas duży potencjał, który musimy wykorzystać. Życzę Państwu tutaj bardzo owocnych dyskusji, poznania wielu tajników właśnie wymiany handlowej z tymi krajami. I chciałem też podziękować oczywiście osobom, które się przyczyniły do tego, że mogliśmy to webinarium zorganizować, którzy pomogli nam w organizacji, w doborze tematów i oczywiście prelegentom, którzy wystąpią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Mam teraz ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt przedstawić oraz poprosić o zabranie głosu przez pana Jakuba Sławka, chargé d'affaires w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi. Panie radco, bardzo proszę. Dziękuję pani serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze, szanowni państwo, szanowni przedsiębiorcy, którzy z radością zawsze witamy tą wiadomość o rosnącej liczbie polskich przedsiębiorstw z każdej branży, którzy chcieliby wejść na rynek tego bardzo ważnego arabskiego kraju, który jest dla nas drugim partnerem gospodarczym w świecie arabskim, bo na to wskazują liczby od wielu lat. To jest dość naturalne, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugą największą arabską gospodarką pod względem PKB zaraz po Królestwie Arabii Saudyjskiej. Jest bardzo mi miło Państwa przywitać z Abu Dhabi w tych coraz bardziej, zdaje się, normalnych warunkach internetowych. A proszę mi pozwolić na krótkie wystąpienie, którym będę chciał się skoncentrować na takiej kwestii bardziej polityczno-dyplomatyczno-ekonomicznej, podsumowaniu roku 2020 w Emiratach. A nie należy mieć złudzeń, że Emiraty, tak jak każdy kraj na świecie, został bardzo dotknięty skutkami pandemii koronawirusa. Utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej przez cały rok, one teraz podskoczyły, ale one utrzymywały się na tym niskim poziomie. Ogromny spadek ruchu turystycznego spowodował, że no, ten kraj też doznał pewnej zadyszki, może za dużo i za mocno powiedzieć. Natomiast o skutki ekonomiczne spowolnienia na pewno. Natomiast chciałbym podkreślić, że z naszej strony takich obserwatorów polityki emirackiej oraz instytucji, która jest powołana do budowania i do poszerzania, pogłębiania relacji bilateralnych, zauważamy, że od kwietnia z 2020 roku można było zauważyć pojawienie się nowej dynamiki, jednoznacznie pozytywnej. To znaczy władcy tego kraju jakby zdali sobie sprawę doskonale, że ta pandemia donikąd szybko nie pójdzie i należy sobie zredefiniować i skonsolidować priorytety polityczne, ekonomiczne, w ogóle całego państwa. I też to się stało. I my to w ambasadzie obserwujemy na dwóch płaszczyznach. W tym wymiarze międzynarodowym i w wymiarze wewnętrznym. Przede wszystkim w tym wymiarze międzynarodowym, który nas bardzo interesuje i który nie jest dla polskiego przedsiębiorcy i dla polskiego państwa bagatelny, o którym nie wolno zapominać, to oczywiście historyczna normalizacja relacji z Izraelem z lata 2020 roku, która no, poniekąd wywraca porządek międzynarodowy w regionie do góry nogami, wywraca go jednoznacznie pozytywnie. A to też jest ważne dla polskiej polityki, dla polskiej gospodarki, że współpraca polskiego przedsiębiorcy jest na przykład z partnerami z Izraela nie jest już tabu. Przeciwnie, jest elementem, którym polski przedsiębiorca może się chwalić, którym polski przedsiębiorca może się podzielić i doświadczenie polskiej firmy, polskiego przedsiębiorcy z partnerem z Izraela będzie tutaj przyjęty jak najbardziej pozytywnie i jednoznacznie pozytywnie, to będzie in plus absolutnie takie polskie doświadczenie, także w tym wymiarze, o którym dzisiaj Państwo będziecie rozmawiać, czyli żywności przez najbliższe dwa dni. Widać, że
technologia izraelska w obszarze żywności będzie bardzo mocno obecna w najbliższych latach, czy też nawet promowana w Emiratach. A druga pozytywna rzecz w wymiarze międzynarodowym, które być może warto pamiętać, a która do Europy się nie przybija, to fakt, że jednak w trudnym roku 2020 Emiraty zdołały uruchomić pierwszy z czterech reaktorów atomowych swojej pierwszej elektrowni atomowej. To jest wydarzenie niebagatelne, ponieważ to jest element polityki emirackiej dążenia w 2050 roku uzyskania 25% swojej energii elektrycznej z domu. Więc jednoznacznej modernizacji energetycznej tego kraju oraz zmniejszenia swojego śladu węglowego. Rzecz trzecia, która dotyczy jak najbardziej naszego kraju, to oczywiście EXPO. No, EXPO zostało przełożone na rok 2021-2022 ze względów oczywistych, tak jak większość globalnych eventów. Mamy ciągle wielką nadzieję, że to EXPO odbędzie się w formule takiej osobistej, jak to było pierwotnie zaplanowane. Rzeczywiście najprawdopodobniej uda się gospodarzom to EXPO zorganizować w formule osobistej. No to jest bardzo ważna platforma promocyjna dla Emiratów, ale nie tylko, przecież dla Polski jako uczestnika także. To jest pierwsze EXPO w świecie muzułmańskim, w świecie arabskim i ta energia, która stąd ma popłynąć, ten message, który ma popłynąć z Emiratów, ma być jednoznacznie pozytywny. I to jest moment, który z pewnością należy wykorzystać. Czwarta wreszcie informacja międzynarodowa, która jest też być może nie do końca się przebija do Europy, to jest to, że Emiraty wspólnie z Chińczykami, z konsorcjum Sinopharm opracowały od lipca tego roku, wprowadziły do obrotu szczepionkę przeciwko koronawirusowi, szczepionkę Sinopharm, która jest powszechnie tutaj dostępna i już zaaprobowana do użytku na całej populacji. To jest rzecz niebagatelna, bo to pokazuje też skalę zaangażowania emirackiego kapitału w skali globalnej. W wymiarze wewnętrznym, jeśli jeszcze można dwa słowa, no to przede wszystkim w 2020 roku, tymże trudnym roku, doszło do dość istotnych zmian legislacyjnych w obszarach istotnych dla cudzoziemców. Oczywiście nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły, bo to nie to miejsce, nie ta platforma, ale jest to także ważne dla polskiego przedsiębiorcy, ewentualnych inwestorów czy firm chcących rejestrować swoją działalność w Emiratach. Wprowadzono nowy system pobytowy w Emiratach, który też bardziej jest przyjazny dla obcokrajowców. I wreszcie, podsumowując ten 2020 rok z ambasady, chciałbym, żeby taki komunikat upłynął, że ten rok, który był ewidentnie dla wszystkich trudny, ale był rokiem, w którym Emiraty bardzo chciały przekazać światu jednak pozytywny komunikat niewstrzymywania żadnych priorytetowych inwestycji w tym kraju, właśnie jak EXPO, czy jak inne projekty, mega projekty infrastrukturalne. Tutaj niczego nie wstrzymano, niczego nie zamrożono, bo ten komunikat stąd nadal ma być jednoznacznie pozytywny. W tej chwili no, niewątpliwie wszyscy czekamy na EXPO. I kończąc, proszę sobie tylko wyobrazić, że dziennie w Emiratach szczepi się na COVID przeciwko koronawirusowi około 70 tysięcy osób, więc jeżeli to jest mniej więcej tyle, co w Izraelu. Więc jeżeli ta dynamika zostanie utrzymana, no to przynajmniej wewnętrznie ta sytuacja powinna być za chwilę opanowana, czego sobie i Państwu wszystkim życzę. I z tym pozytywnym oceną i komunikatem Państwa pozostawiam i oczywiście, jeśli cokolwiek można służyć, to w ambasadzie jesteśmy zawsze do dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Radco. Dziękuję za przedstawienie aktualnej sytuacji wewnętrznej, jak również nakreślenie kontekstu międzynarodowego, a tym samym wprowadzenie do tematyki dzisiejszego webinarium. Poproszę teraz o zabranie głosu przez panią Katarzynę Rzeźniczek, pierwszą radcę, przedstawicielkę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi, która wygłosi prezentację na temat możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej w sektorze rolno-spożywczym z państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pani radco, daję głos.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy widać mnie, czy już moją prezentację. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mnie słychać, proszę potwierdzić. Tak, wszystko bardzo dobrze. Bardzo super. Dziękuję za zaproszenie. Z niektórymi z Państwem widzieliśmy się rok temu na seminarium, które odbyło się również w KOWR-ze, ale w Warszawie. Praktycznie po roku widzimy się wirtualnie, tak jak kolega radca Kuba Sławek powiedział, ta wirtualna rzeczywistość staje się dla nas normalną rzeczą w kontaktach. Niemniej brakuje, szczególnie w biznesie i szczególnie w biznesie spożywczym, spotkań bezpośrednich, ale o tym też będę mówiła za chwilę. Chciałabym się z Państwem podzielić pewnymi przemyśleniami, które nazywałam trendy pandemiczne 2021, które mogły wpłynąć na może pewne zmiany na tym rynku. I ponieważ większość czasu poświęćmy naszym dwóm ekspertom, którzy będą z Państwem rozmawiać na temat praktyki rynku, jak również koleżanka z ZBH-u. Tak jak mówię, ja Państwu przedstawię pewne rzeczy, które mogą być istotne i są do przemyślenia dla eksporterów nie tylko z Polski. Tu po lewej stronie, ja nie będę tego wszystkiego czytać, tak specjalnie Państwu przygotowałam, żebyście również wzrokowo mogli to odebrać, tą wiadomość. Po lewej stronie w górnej części ujęłam to, co tak naprawdę jest stałe, co było stałe przed pandemią i co mamy nadzieję, mamy wrażenie, pozostanie stałe. Czyli to, co też kolega mówił, że Emiraty są największym w tym momencie konsumentem żywności w krajach GCC, na zawsze z głównymi centrami były i są w dalszym ciągu Dubaj i Abu Dhabi. Największym punktem, hubem jest Dubaj. I przez port w Jabal Ali przepływa 80% całego emirackiego importu. Co do populacji, mieliśmy przed pandemią informację o 9,6 miliona, teraz mówi się o 9, o 9,5. Tak naprawdę do końca trudno jest powiedzieć, ile jest mieszkańców w tej chwili w Emiratach, ponieważ bardzo dużo dostało w związku z pandemią osób, które pracowało w sektorze usług, tak zwany one-way ticket, z zawieszoną opcją powrotu, to znaczy osoby te przebywają za granicą w swoich krajach rodzinnych i niejako czekają na to, by ich na nowo powołać. One mają status, niektóre mają jeszcze status cały czas rezydenta, w związku z tym ta statystyka jest w tej chwili trudno do określenia. Na pewno jest dużo mniej mieszkańców niż przed epidemią. Ale struktura pozostała i pozostanie, mamy wrażenie, taka sama. Emiratczyków rdzennych nie jest dużo, to jest około 10-12%, przy czym z tego też się nieoficjalnie mówi, że 1/4 przebywa za granicą. Na okresy związane z nauką, z wakacjami czy z leczeniem. Natomiast cały ten korn dotyczący kwestii rynku żywnościowego to są te populacje, które tutaj Państwu wymieniłam. Najwięcej jest pracowników z Indii, z Bangladeszu i Pakistańczyków, jest też bardzo dużo obywateli Egiptu. To powoduje, że ta żywność też jest w pewien sposób, powiedzmy sobie, pod potrzeby rynku, pod potrzeby tak szerokiej grupy konsumentów przygotowywany. Co się stało natomiast od marca? Tak jak mówiłam, od momentu, kiedy tutaj tak naprawdę zauważyliśmy działanie koronawirusa w kontekście naszego tematu rolno-spożywczego, to tak jak mówiłam, zmniejszyła się liczba ludności. Drastycznie ze względów oczywistych przez turystykę, której praktycznie w Abu Dhabi do dzisiaj nie ma, a tylko Dubaj prowadzi otwarte granice i przyjmuje turystów, czyli spadł popyt z sektora horeca. Zmienił się sposób dokonywania zakupów, absolutnie wzrosła rola zakupów online i to widać. Zmieniły się modele konsumpcji, co było również związane z drugim punktem, który tutaj ujęłam, to jest skupiono się, rząd Emiratów skupił się ze względu na to, że w 90% uzależniony jest od importu żywności, skupił się na zakupach podstawowych na zlecenie rządu tych tak zwanych artykułów strategicznych.
W związku z tym też bardzo spadła konsumpcja na artykuły luksusowe i słodkie. O tym też będę za chwilę mówiła. Co nas czeka? To, co kolega też mówił, zakłada się wzrost PKB na przyszły rok pod warunkiem, jeżeli dojdzie do skutku euro. Expo 2020, które w nazwie pozostaje, mimo że zostaje przesunięte. Tak jak wspominałam, Abu Dhabi jest zamknięte dla turystów, stało się taką małą wioską. Dubaj, szczególnie w okresie świątecznym, obserwowano duży najazd turystów, głównie z Europy, ale również z Kazachstanu. Na przykład bardzo dużo obywateli Kazachstanu było tutaj widocznych i słyszalnych na ulicach Dubaju. Z takich zupełnych nowości, o których ja jeszcze w zeszłym roku w takiej skali nie myślałam, mówiąc, rozmawiając z Państwem, a o czym wspomniał też mój kolega, absolutnie w czasie pandemii rozwijało się lokalne rolnictwo. I te projekty były realizowane, tak jak kolega mówił, we wszystkich branżach, a w rolnictwie szczególnie. Co miesiąc słyszeliśmy o otwarciu kolejnej farmy, kolejnego projektu. O tym rozwoju rolnictwa też będę za chwilę mówiła, bo jeszcze rok temu nie wyobrażaliśmy sobie, żeby na pustyni mogło powstać pastwisko, a tak się tutaj dzieje. Tak jak kolega wspomniał, nastąpiła normalizacja relacji z Izraelem, co może powodować również skutki w sektorze rolno-spożywczym, ponieważ zawierane są z Izraelem w tej chwili wszelkiego rodzaju porozumienia o współpracy, również w sektorze rolno-spożywczym. Izrael znany jest jako ekosystem startupów, również startupów rolnych, w związku z tym w tej chwili obserwujemy również już konkretne projekty na rozwój rolnictwa przy pomocy izraelskich technologii, ale mówi się oficjalnie również o tym, że oczekiwany jest wzrost towarów rolno-spożywczych, głównie rolnych, z Izraela. Głównie chodzi tutaj o świeże owoce i warzywa, ponieważ odległość jest stosunkowo krótka. Może to stanowić w pewnym rodzaju zagrożenie dla importerów towarów świeżych z innych krajów, głównie europejskich. Teraz tutaj ujęłam taką analizę, ale może najpierw Państwu pokażę ten trend, który zaobserwowałam, porównując, wprawdzie nie można powiedzieć, że możemy porównać cały rok do 10 miesięcy roku obecnego, ponieważ mamy tylko statystyki dostępne za 10 miesięcy, ale w jakiś sposób pewien trend, co się zmieniło w polskim eksporcie, który rośnie, który w zeszłym roku wzrosł o prawie 24%, porównując rok do roku. Za 10 miesięcy mamy wzrost prawie 5%, za 7 miesięcy było to 13%, ale o czym chcę powiedzieć, to jest zmiana struktury tego naszego eksportu. Tak jak w ubiegłym roku i w latach wcześniejszych, jak Państwo widzicie na tym grafie po lewej stronie, dominowały głównie artykuły na bazie zbożowej. Drugą pozycję zajmowały słodycze, potem nasz przemysł mleczarski. Teraz mamy zmianę. Teraz dominującą branżą jest mleczarstwo. Potem mamy wyroby na bazie zbożowej, a następnie już Państwo widzicie, ta struktura wygląda nieco podobnie, ale jednak inaczej. I teraz wrócę do tej analizy, którą robiłam niedawno. Ona jest w formie takiej pisanej. Co chciałam właśnie powiedzieć, że dominował w zeszłym roku eksport mleka, a właściwie wyrobów mlecznych. Odnotowaliśmy bardzo silny trend spadkowy. Natomiast w przypadku produktów mącznych widzimy spadki, widzimy również spadki w przetworach, w wyrobach cukierniczych. Widzimy spadki w wodach mineralnej i gazowanej, bo taka jest statystyka. Spadł eksport owoców i warzyw, o tym też już mówiłam, czym to mogło być spowodowane. Istnieje cały czas, tak jak tutaj zaznaczyłam, popyt na polskie jabłka. Kampania promocyjna, która trwa od paru już lat, przynajmniej za mojej kadencji, którą tutaj mam,
spowodowała, że polskie jabłka już są bardziej rozpoznawalne, są lubiane. I tą kampanię wspólnie z Unią Owocową, ta kampania spowodowała, że te jabłka się pojawiają, chociaż istnieje na nich popyt. I w grudniu właśnie zauważyłam, że są obecne w dużej sieci handlowej Lulu. Widzimy niski poziom eksportu wyrobów cukierniczych, o czym też mówiłam, i co jest związane z pandemią i ze zmianą modelu konsumpcji. Tytoń, który był dla nas jednym z nośników naszego eksportu, w pewnym momencie na początku pandemii też jego ilość spadła, natomiast powoli wraca na ścieżkę wzrostu. Życzylibyśmy sobie większego oczywiście eksportu mięsa i wyrobów mięsnych. Myślę, że to jest interesujące. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że z tych nowości, które generalnie w świecie arabskim wystąpiły w ostatnich miesiącach, bo to, o czym chcę powiedzieć, to już jest styczeń, a mogą mieć wpływ na współpracę między Polską i generalnie krajami GCC, to jest to, że w końcu w styczniu tego roku zakończył się konflikt katarski, czyli otworzyły się również granice między Arabią Saudyjską i, powiedzmy sobie, Katar wraca na taką normalną ścieżkę stosunków dyplomatycznych, co może spowodować, że możemy w końcu uzgodnić wspólny tak zwany GCC Guide dla żywności, który najprawdopodobniej, no życzyłabym sobie, żeby to się stało szybko, który najprawdopodobniej może doprowadzić do tego, że będziemy mieli zunifikowane, wspólnie uzgodnione świadectwa zdrowia dla wszystkich eksportowanych, przynajmniej z Unii Europejskiej, artykułów. O tym rozmawiamy z delegaturą Unii Europejskiej. Mają się odbyć spotkania w tej chwili w tym temacie. Ten GCC Guide, o którym mówiliśmy w 2017 roku, przed konfliktem katarskim, że byłby dla nas dużym ułatwieniem dla importerów, no został na ten czas zamrożony. Także to rodzi pewne nadzieje, tak jak mówię, na to, że te formalne kwestie, o których też będą koledzy mówić, będą w najbliższym czasie, mam nadzieję, w tym roku, bardziej jednoznaczne dla wszystkich krajów arabskich. Teraz chciałabym jeszcze przejść do tematu, z którym mam bardzo dużo pytań, żeby Państwu przedstawić sytuację, która wygląda, jeżeli chodzi o certyfikację halal na rynku emirackim. Ta sytuacja jest dość dziwna, ale nie dyskutujmy z tym. Wygląda w tej chwili w ten sposób, że od 2017 roku Emiraty zmieniły zasadę certyfikacji i honorują porty powinny honorować wyłącznie świadectwa halal zatwierdzone przez ESMA. ESMA to jest Emiracki Urząd do Spraw Standaryzacji i Metrologii. I taka lista dostępna jest na tej stronie, którą Państwu podałam na górze. Natomiast na tej liście ESMA, cały czas podkreślam, Federalnego Urzędu, z tych dwóch instytucji, które są wymienione poniżej, ujęta jest tylko jedna, ta druga, ta łódzka instytucja. Nie ma Instytutu Halal z Poznania. Natomiast Dubai Municipality, który obsługuje porty Dubaju i przez które przechodzi 80% całego importu, honoruje również, i to jest lista z Dubai Municipality, świadectwo Polskiego Instytutu Halal. Proszę się mnie nie pytać, dlaczego tak jest, ale tak jest. W związku z tym, jeżeli Państwo eksportujecie do Abu Dhabi i innych poza Dubajem Emiratów, artykuły wymagające halal certyfikatu, proszę wejść na stronę i tam zapoznać się, które instytucje mają prawo wystawić Państwu certyfikat. Ja dostaję pytania o innych, nie będę ich wymieniać, polskich instytucjach i związkach religijnych z Polski. Odpowiedź jest jednoznaczna nie. Tylko ta lista jest ważna, a w przypadku Dubaju honorowane są te dwie instytucje. Myślę, że to jest ważne, dlatego chciałam to Państwu w jakiś sposób również dzisiaj o tym powiedzieć. Teraz krótko, bo widzę, że jeszcze mam czas, o tym, co wspominałam, czyli
o tym rozwoju rolnictwa w Emiratach, które to powstaje na bazie nowej strategii ogłoszonej w Emiratach w 2018 roku. I ta strategia zakłada, tu sobie na chwilę przeskoczę, to jest taki ogólny rys strategii, Państwo będziecie mogli się później z tym zapoznać w szczegółach, natomiast strategia dąży do tego, żeby kraj, który w 90% jest uzależniony od żywności, od importu żywności, stał się w 2051 roku krajem o tak zwanym najwyższym na świecie indeksie globalnego bezpieczeństwa żywności. A w tym roku, żeby się znalazł wśród 10 najlepszych. I na czym to ma polegać? Rząd Emiratów, władcy nie zaprzeczają, że import pozostanie tym nośnikiem tej strategii. Natomiast absolutnie stawiają na zwiększenie produkcji lokalnej, na właściwie stworzenie od zera rolnictwa w warunkach ekstremalnych, które tutaj nazwano ACTECH i które bazuje na nowoczesnych technologiach. I proszę mi wierzyć, w czasie pandemii absolutnie co miesiąc, tak jak wspominałam, kolejne projekty, kolejne farmy wertykalne, farmy hydroponiki, farmy drobiu, pastwiska, nawet uprawa w ryżu w szarży. To się działo i to się odbywało. Oczywiście przy udziale know-how z całego świata. I tutaj Emiraty zapraszają absolutnie wszystkich innowatorów, stawiają na startupy, prowadzą szerokie badania i są otwarci na współpracę z ośrodkami prowadzącymi badania nad nowymi odmianami roślin, nad badaniami nowej żywności. Tu mówi się o tym, że żywność 2051 roku, akurat to chodzi o tą datę, o ten rok strategii, wyznaczonej strategii, że ta żywność będzie zupełnie inna, bazująca na algach, bazująca na owadach, na białku z owadów, więc w tym momencie są naprawdę otwarci i to widać, to współpracę, która się odbywa w tej chwili z Holendrami na przykład, z firmami holenderskimi, z firmami niemieckimi, z firmami z Francji, jak również z całego świata. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na liście uczestników dzisiaj widziałam również instytuty badawcze i może bym w tej chwili skończyła na ten temat, natomiast potem bym jeszcze ewentualnie w jakiejś innej formule mogła porozmawiać, jak Państwa tutaj połączyć z osobami odpowiedzialnymi za właśnie rozmowy na ten temat. I jeszcze tu wrócę na chwilę do tego slajdu, ponieważ ten slajd pokazuje również, co w tej strategii jest ważne z punktu widzenia również importu, jak i również rozwoju własnej produkcji. Wyznaczono 6 grup towarowych i założono, że z każdej tej grupy 20% będzie produkcji krajowej, więc to może też w jakiś sposób zmienić import. Najwięcej produkcji krajowej ma się odbyć w obszarze owoców i warzyw, jak również produkcji mięsnej. Tak, tu bym na ten temat skończyła. Jeden z tych pomysłów, tutaj chciałam Państwu pokazać właśnie, jaka jest linia tego nowoczesnego rolnictwa, które ma absolutnie bazować na nowych technologiach, na rozwiązaniach już przyszłości. To był konkurs, o którym też żeśmy z KOWR-em informowali polski sektor, gdzie Emiraty wyznaczyły 1 milion dirhamów, to jest to samo co 1 milion polskich złotych, na pomysły innowacyjne. I wybrano spośród 12 przeselekcjonowanych 4 i tu Państwo widzicie, o jakie rozwiązania chodzi. Więc jeśli Państwo prowadzicie również w swoich przedsiębiorstwach sektor badań, no to może by warto się również taką kwestią we współpracy zainteresować. Tutaj pozwoliłam sobie wypisać Państwu najważniejsze instytucje i źródła informacji. Dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, najistotniejsze to jest Food Security, czyli Biuro Ministra Stanu do Spraw Bezpieczeństwa. Tutaj jeszcze ESMA, która niestety nie publikuje, ale podaje listę standardów i
i można je zakupić. Te ceny nie są duże, chyba około 50-70 dirhamów to kosztuje. Kwestie związane z importem i warunkami importu to można znaleźć też na Dubai Municipality stronie, ale jutro będziemy mieli bardzo ciekawy panel doktora Essama, który jest szefem sekcji kontroli żywności właśnie w Dubai Municipality w imporcie i będzie Państwu o tym mówił. Na stronie Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska, który jest odpowiednikiem takiego naszego Ministerstwa Rolnictwa, też wszelkiego rodzaju informacje, więc jak ktoś z Państwa chciałby być na bieżąco, to zapraszam. My informujemy zarówno KOWR, jak i Ministerstwo w Polsce o zmianach. Pewne rzeczy są zamieszczane na stronach internetowych. Pewne w uzupełnieniu mogę dodawać. Jest bardzo też ciekawa strona internetowa, do której zapraszam producentów z wymogiem halal. To jest Halal AE, ta ostatnia, czyli to jest autentycznie takie źródło informacji nie tylko dla przemysłu rolno-spożywczego. Tutaj, ponieważ widziałam też, że na liście są osoby z sektora organic, firmy z Organic and Natural, chciałabym Państwa namówić do generalnie uczestnictwa w pewnych przedsięwzięciach, które również Komisja Europejska przygotowuje. Myśmy o tym informowali. Tu jest wprawdzie już logo przyszłej, tegorocznej edycji Organic Natural, ale chciałabym powiedzieć, że w grudniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza w końcu normalna edycja tych targów, bardzo okrojona w Dubaju. Zamiast oczekiwanych 140 było 40 wystawców. To są bardzo małe, niszowe, kameralne targi, ale warto na tym być, głównie jeżeli na przykład Komisja Europejska proponuje coś takiego, co było w ubiegłym roku. Firmy unijne miały możliwość prezentacji tam swoich wyrobów i widziałam chyba bodajże jeden polski makaron z organic, ale później dostaliśmy kontakty i tu oficjalnie się z Państwem tym dzielę bez żadnych konkretnych powiedzmy sugestii. Jeżeli są firmy zainteresowane, to proszę bezpośrednio do nich pisać i powołać się na właśnie kontakt z VIP Lunchu, który sponsorowany był przez Komisję Europejską podczas Organic 2020. I tym akcentem, Pani Dyrektor, chciałabym zakończyć moją część. Myślę, że zmieściłam się w czasie. Jestem do końca, także z przyjemnością. Nie wiem, jak się teraz tu wyłączyć. Chyba muszę to zamknąć po prostu. A teraz nie wiem, co widzicie Państwo. Teraz widzicie jeszcze Państwo. Widzimy prezentację. Aha. Na górze powinna... Okej, dobrze. Okej. Także tym chciałabym zakończyć moją część. Niedługo się widzimy, może z częścią z Państwa uczestników dzisiejszego spotkania również na Galfoodzie, który się odbędzie w lutym niedługo. Także z KOWR-em wspólnie będziemy promować Państwa wyroby. Będziemy próbować też organizować spotkania i zapraszać na stoisko zarówno i partnerów, jak i ekspertów też, żeby Państwa bezpośrednio łączyć i żebyście mieli przekaz z pierwszej ręki. Dziękuję bardzo za uwagę i jestem do dyspozycji dzisiaj. Dziękuję serdecznie Pani Radco za niezwykle ciekawe, merytoryczne i kompleksowe podejście do tematu możliwości, jakie stwarza rynek emiracki dla przedsiębiorstw prowadzących zarówno działalność handlową, jak i inwestycyjną. Poproszę teraz o zabranie głosu przez panią Annę Tokalską, przedstawicielkę Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju, która opowie nam o roli, jaką biuro odgrywa we wspieraniu polskich przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji biznesowych z partnerami emirackimi, uwzględniając tutaj specyfikę tego rynku. Pani Anno, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Tak, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za przedstawienie i przekazanie mikrofonu. Dzień dobry o poranku czasu polskiego
i witam wczesnym popołudniem tutaj w Emiratach Arabskich. Z tej strony Ania Tukalska, Business Development Manager z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W agencji jestem już od ponad lat 3 i właśnie dołączyłam do silnego zespołu zagranicznego biura handlowego w Dubaju. Wcześniej wspierałam szeregi naszego efektywnego biura w Singapurze, gdzie głównie zajmowałam się sektorem kosmetycznym, ale i spożywczym, stąd moja obecność dzisiaj na webinarium. Kilka słów o Emiratach Arabskich. Ja nie będę tutaj Państwa zanudzać tymi danymi z mojego slajdu. Wszystkie prezentacje Państwo dostaniecie po zakończeniu webinarium. Ja może podzielę się ciekawostkami tutaj na rynku. Ciekawostka numer jeden. Rok 2021 to rok, w którym Emiraty Arabskie kończą lat 50, a więc będzie to rok szczególny dla obywateli tego kraju, ale i rok możliwości dla firm, przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na ten rynek, chociażby ze względu na liczbę imprez okolicznościowych, również gospodarczych. Ciekawostka numer dwa. Kurs dolara amerykańskiego jest kursem stałym i wynosi tyle samo dokładnie i codziennie, a więc w kantorze w Dubaju za jednego dolara amerykańskiego zapłacimy zawsze 3,673 dirhama. Nasza złotówka jest tutaj kursem zmiennym, operuje prawie 1 do 1 z dirhamem emirackim, lekko jest słabsza. Tutaj Państwo na slajdzie macie kurs z 22 stycznia zeszłego piątku. Ciekawostka numer 3. 70% towarów, które trafia na rynek Emiratów Arabskich, jest dalej reeksportowana. A więc Państwa produkt, trafiając tutaj na rynek, może równocześnie trafić na rynek Kataru, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Iranu, ale idąc również dalej do krajów Afryki Zachodniej czy Indii. Ciekawostka numer 4. Dubaj jest pewnego rodzaju benchmarkiem w regionie. To znaczy, jeżeli dany produkt spożywczy przyjmie się tutaj w Dubaju, zwyczajowo przyjmuje się, że będzie on również akceptowalny, przyjmie się w całym tutaj regionie arabskim. Nie mogłabym oczywiście nie wspomnieć o koronawirusie w naszej tutaj prezentacji. A więc z prawej strony macie Państwo wykres obrazujący, jak wygląda sytuacja tutaj z koronawirusem w Emiratach od początku pandemii w tym kraju. Niestety obecnie mamy najwyższy wskaźnik zachorowań. Jest to codziennie w granicach 3,5 tysiąca, a więc bardzo, bardzo dużo. Wykres jest z dnia 21 stycznia, więc zeszłego tygodnia. Ta średnia nadal się utrzymuje. Dlatego dla Państwa przyjeżdżających tutaj do Emiratów ważnym jest, aby monitorować stronę Department of Tourism and Commerce Marketing. Tam Państwo będziecie mieli wskazówki dla turysty, ale również obowiązujące obostrzenia i regulacje tutaj prawne. Nawet ostatnia mówiąca o tym, że imprezy masowe zarówno w hotelach, jak i w restauracjach są zakazane. Natomiast, jak to się ładnie mówi po angielsku, business is as usual, a więc spotkania biznesowe mają miejsce, spotkania networkingowe, ale i również wydarzenia. I zbliżający się wielkimi krokami Gulf Food już w lutym, gdzie KOWR będzie miał swoje stoisko,
pawilon narodowy. Ja wiem, że większość z Państw już się zapisało i będzie się wystawiać. Proszę kontakt ze mną, tak żebym mogła już Państwa odwiedzić i próbować zaaranżować spotkania B2B. Będzie się również odbywać Expo, wcześniej wspomniane, pod szyldem Connecting Minds, Creating Future. W październiku jest wielkie rozpoczęcie. Szacuje się, zobaczymy, bo jest pandemia, ale szacuje się, Emiraty. Przepraszam? Szacuje się, że około 20 milionów, prawie 20 milionów zwiedzających odwiedzi Expo, z czego prawie 70% będą to przyjezdni. Dla Państwa ważna jest tak zwana strefa wystaw czasowych. To znaczy polskie regiony, województwa będą się wystawiać na Expo. Warto się podłączyć pod szyld swojego województwa. Będzie również Restauracja Polska, a więc możliwość również współpracy gastronomicznej na Expo. Szereg wydarzeń będzie miało miejsce w tym roku, między innymi mniejsze, ale równie ważne, Yamex Middle East w listopadzie 2021, poświęcone branży cukierniczej. A jak nasze zagraniczne biuro handlowe w Dubaju może Państwa wesprzeć? Na przykład biorąc pod uwagę Gulf Food. Państwo możecie bezpłatnie korzystać z naszego biura w ramach coworku. Macie Państwo stanowisko pracy do dyspozycji, internet, zaplecze kuchenne. Tutaj możecie Państwo przeprowadzać swoich partnerów biznesowych. Na pewno szyld organizacji międzynarodowy daje pewnego rodzaju wiarygodność dla przedsiębiorcy z Emiratów. Spotkania B2B my również dla Państwa organizujemy. Ja zawsze proszę o takie wyprzedzenie 4-tygodniowe. Wiem, że z tym jest różnie, natomiast co zawsze chciałabym, abyście Państwo mi przesyłali. Trzy elementy. Prezentację w języku angielskim, profil B2B, kogo dokładnie Państwo poszukujecie na rynku oraz 2-3-zdaniowe tak zwany killer punchline. Czyli opis Państwa firmy, mogą być to success stories, obecność na innych rynkach, coś co przyciągnie i jest miłe dla oka, dla potencjalnego dystrybutora. Networking events i seminars. Też takie organizujemy, wieczorne spotkania networkingowe oraz poranne seminaria śniadaniowe dla większej grupy polskich przedsiębiorców, kiedy to lokalny ekspert opowiada o rynku, o barierach, o preferencjach i przy porannej kawie odpowiada na Państwa zapytania. Promotion of the company. My Państwa zawsze odwiedzamy na targach. Zapraszamy tutaj potencjalnych partnerów, aby odwiedzili stoisko. Idziemy, robimy Państwu zdjęcia. Promujemy szczególnie w mediach społecznościowych LinkedIn, które jak zauważyłam, jestem dopiero parę dni, ale zauważyłam, jak bardzo jest efektywny i komunikatywny. Business missions. Organizujemy i współorganizujemy, między innymi z Kowrem, misje biznesowe, zarówno z kraju, tutaj do Emiratów Polskich Przedsiębiorców, ale również misje przyjazdowe do Polski, gdzie grupa tutaj emirackich dystrybutorów, przedsiębiorców przyjeżdża do naszego kraju i my w tym momencie informujemy Państwa, B2B będą miały miejsce w Poznaniu, w Warszawie, w Gdańsku na przykład. Local guidance and advice, a więc nie wszystko zawsze znajdziemy w przewodniku po Emiratach i po Dubaju, więc my służymy tutaj swoją obecnością, swoim doświadczeniem, swoją poradą. Również kierujemy Państwa, bo często mamy zapytania na temat zabezpieczeń finansowych. W tym momencie łączymy Państwa z naszą siostrzaną agencją KUKE bądź BGK. Account management.
od momentu naszej, zawiązania naszej współpracy, Państwo są już w portfolio naszych firm obsługiwanych, więc my aktywnie szukamy dla Państwa rynku zbytu, ale również pamiętamy i wiemy w momencie, gdy puka do nas dystrybutor, przedsiębiorca tutaj z Emiratów, a to zdarza się coraz częściej, w szczególności w pandemii, że dany kraj potrzebuje na teraz, zaraz, czy też makaron, czy mleko. Market updates. A więc na bieżąco dzielimy się z Państwem sprawozdaniami, raportami z rynku oraz decyzjami, jakie zapadają, decyzjami tutaj organów lokalnych, jak Food Security czy Ministry of Climate Change and Environment, główne jednostki, które zajmują się sektorem spożywczym. A więc zachęcam do kontaktu z biurem. Tutaj jest mój adres e-mailowy. Po kontakcie e-mailowym zorganizujemy telekonferencję, żeby wiedzieć, jak indywidualnie Państwu pomóc. Prośba o kontakt, szczególnie te firmy, które wybierają się na Gulf Food oraz firmy, które miałam okazję współpracować w naszym biurze w Singapurze. Ja dziękuję bardzo za uwagę. I jeszcze na sam koniec zaproszę do naszego pajchowskiego newslettera, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat wydarzeń organizowanych nie tylko przez naszą centralę w Warszawie, ale przez inne zagraniczne biura handlowe. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Anno za tak niezwykle interesujące przedstawienie zarówno danych statystycznych, jak i gospodarczych, co niewątpliwie jest niełatwym wyzwaniem. Słuchając również o roli Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju, cieszę się, że polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na tak profesjonalne wsparcie i ogromne zaangażowanie, które było słychać podczas dzisiejszego Pani wystąpienia. Przekażę teraz głos panu Maciejowi Białko, dyrektorowi zarządzającemu Gulf Business Link, przedsiębiorstwa, którego misją i wizją jest łączenie biznesowe przedsiębiorców z Europy i Bliskiego Wschodu. Panie dyrektorze, przekazuję panu głos. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na to webinarium Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i standardowo zapytam, czy mnie słychać, widać? Tak, tak. Świetnie. W takim razie już dzielę tutaj swój ekran. Sekundkę. I czy jest już widzialna moja prezentacja? Tak, doskonale, wszystko widzimy. Dobrze, więc jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Białko, reprezentuję firmę Gulf Business Link. Już jakby Pani wspomniała, czym ona się zajmuje. Opowiem pokrótce o uwarunkowaniach prowadzenia biznesu w Emiratach Arabskich. Troszkę jakby z innym podejściem, ponieważ tutaj do tej pory prezentacji dokonywały instytucje, ja jestem przedsiębiorcą, więc postaram się Państwu jakby przybliżyć ten świat właśnie biznesu emirackiego jakby z drugiej strony. Czym Gulf Business Link się zajmuje? Ja generalnie od 12 lat już mieszkam i pracuję w Emiratach i od 2012 roku zajmuję się profesjonalnie kampaniami promocyjnymi europejskich produktów, ale też polskich, a czasami polskich pod hasłem europejskich oraz maczowaniem czy kojarzeniem ze sobą polskich przedsiębiorców, polskich i emirackich przedsiębiorstw. Kampanie, jakie mamy na celu, to europejskie mięso, 3-letnia kampania Bicolored Apples from Europe, 3-letnia kampania European Quality Poultry i teraz trwająca 2-letnia kampania Apples from Europe. Jak mówię, promowane są produkty polskie, a więc teraz są promowane polskie jabłka pod hasłem europejskich, ponieważ
jest to program europejski, gdzie realizujemy szereg działań. Oczywiście przed COVID-em były to m.in. misje wyjazdowe, study tours, udział w targach. Teraz to na szczęście wraca i widać duży wysiłek Emiratów jako kraju, który bardzo chce wrócić na właściwy tor, stąd powrót targów, co oczywiście wszystkich bardzo cieszy. A drugi filar działalności to jest pośrednictwo i bycie agentem firm zewnętrznych, tych, które nie posiadają swojej filii, swojego przedstawicielstwa w Emiratach, a które takowego potrzebują. I oprócz tego też szkolimy, przeprowadzamy analizę rynku. Fakty podstawowe zostały właściwie przedstawione. Ja tylko dodam może, bo oczywiście część z Państwa sobie zdaje sprawę, wielu z Państwa już było w Emiratach i na targach i być może prowadzi udane interesy. Emiratów jest 7 i pomimo, że jest to Federacja Monarchii Absolutnych, to jakby każdy Emirat ma swoje prawo i w zależności od tego, gdzie prowadzimy biznes, nie zawsze jest to przekładalne na prowadzenie biznesu w innym emiracie. Tak więc na przykład, nie wiem, kiedy robiliśmy akcję samplingową, czyli testowanie polskich jabłek w centrach handlowych, osobne zezwolenia się dostaje z każdego emiratu, także jest jakby takie immanentne prawo, które należy do każdego emiratu z osobna. Parę statystyk przedstawiam, ale to jest jakby, jak mówię, chciałbym się skupić na rzeczach takich skierowanych do przedsiębiorców od strony właśnie kuchni, że tak powiem, więc statystyki zostawiam instytucjom, ja natomiast skupię się na kilku sugestiach i kilku przemyśleniach i też kilku informacjach, które uzyskałem przygotowując się do tego, do tej prezentacji, ponieważ moim jakby zadaniem jest zdobywanie relacji, przyjaźnienie się z zakupowcami różnych segmentów. Zajmujemy się nie tylko rynkiem spożywczym, aczkolwiek w głównej mierze jest to najważniejszy dla nas akurat segment spożywczy. Dlatego też zapytałem ich po prostu z kilku jakby dystrybutorów, dużych dystrybutorów w Emiratach zajmujących się różnymi produktami, jak mogą ocenić sytuację i jak, co mogą podpowiedzieć polskim przedsiębiorcom i jaki jest potencjał, gdzie ten potencjał widzą. Oprócz tego przekazać chciałbym parę sugestii odnośnie czego unikać, na co zwracać uwagę i tak dalej. Więc te statystyki sobie pomijam. Oczywiście wiemy, że to jest ważna dla nas gospodarka na Bliskim Wschodzie, druga po Arabii Saudyjskiej, a czasami można powiedzieć nawet, że pierwsza, jeśli nie patrzeć na statystyki, a powiedzmy na większy kontakt i na to, że właściwie 80% produktów, które trafiają do portu Jebel Ali, podlegają dalszemu reeksportowi. I często właśnie, i to też będę o tym mówił w dalszej części prezentacji, że jakby warto patrzeć na Emiraty czy Dubaj w kontekście całej Zatoki, ponieważ no tutaj w Emiratach mamy do czynienia z populacją 9-9,5 miliona ludzi, natomiast jak spojrzymy na całą Zatokę, no to jest już około 50 milionów konsumentów, w związku z czym już jakby jest o co walczyć. Oczywiście gospodarka Emiratów została zbudowana na eksporcie ropy naftowej i pracy emigrantów z krajów sąsiednich, tak zwanej taniej sile roboczej, ale od wielu lat z kolei trwa jakby przygotowanie gospodarki do nowej sytuacji, a więc uniezależnienie się od ropy naftowej. I jak pewnie część z Państwa wie, Dubaj właściwie nie posiada zasobów. Emirat Abu Dhabi, który stanowi ponad 50% powierzchni kraju, właściwie ma 97% zasobów. I dlatego też postawiono na turystykę, handel, nieruchomości, a też produkcję własną, ceramika Ras Al Khaimah, aluminium produkowane przez połączone fabryki Dubaju i Abu Dhabi. Zresztą to jest, aluminium jest numer jeden, jeśli chodzi o import, polski import z Emiratów. Stopniowo także żywność, ponieważ Emiratczycy raz, że starają się tworzyć banki żywności i to nie w związku tylko z sytuacją covidową, ale też
w ogóle ten temat jakby istnieje od dawna, takie zabezpieczanie się na różne ewentualności, ale też coraz więcej uprawiają na przykład warzyw, owoców organicznych. I to już rzeczywiście powoli widać coraz większe działania w tym kierunku. Coś mi się tu nie przewija, sekundkę. Tak. I ogólne rady, jakie mogę dać polskim przedsiębiorcom, z którymi jakby z wieloma polskimi firmami miałem do czynienia do tej pory, to przede wszystkim analiza rynku. I to nie musi być jakaś analiza zrobiona na zamówienie. Może to być analiza własna poprzez przyjazd, a właściwie przyjazdy regularne, udział w targach lub nawet wzięcie udziału jako osoba wizytująca, odwiedzenie sklepów, spotkanie się z dystrybutorami, z zakupowcami danego produktu. Oczywiście nie jest to tak proste, ponieważ zakupowcy to są ludzie dosyć, że tak powiem, niedostępni. Trzeba się z nimi troszkę zaprzyjaźnić, stworzyć jakieś relacje, wtedy to wszystko nabiera tempa. Więc można sobie jakby stworzyć taką analizę rynku z własnych doświadczeń, z własnych obserwacji. Wielostopniowa, dalekosiężna strategia wejścia na rynek jest istotna, ponieważ na ten rynek trzeba patrzeć w ten sposób, że nie można oczekiwać, że jakby przyjedzie się raz na targi i wszystko i osiągniemy sukces. Oczywiście mogą być wyjątki, natomiast tutaj potrzebna jest regularne wizyty, pokazywanie się. Jest to kultura face to face. Oczywiście mamy COVID i jest to troszkę zaburzone, natomiast oni życzą sobie widzieć firmy i przedstawicieli wielokrotnie na przestrzeni lat, co daje im taką trochę pewność, że mogą zaufać. Zresztą my też pośredniczymy jakby w handlu z między polskimi i emirackimi firmami, gdzie polski producent doskonale zna przedstawiciela firmy dystrybucyjnej czy zakupowca danej sieci. I można by powiedzieć właściwie, po co jeszcze dodatkowe ogniwo w postaci mojej firmy. Otóż okazuje się, że zarówno strona lokalna, jak i strona polska preferuje mieć, znaczy jakby mówiąc kolokwialnie, Polak preferuje mieć Polaka w Emiratach, a lokalny podmiot chce mieć też kogoś na miejscu, z kim będzie mógł się podzielić pewnymi informacjami i gdzie ta komunikacja jest z dwóch stron widziana w ten sposób, że lepiej jak jest zapośredniczona, bo czasami na przykład, dajmy na to, mamy do czynienia z eksportem jabłek, gdzie część jabłek przychodzi w nie takim stanie, jakby życzył sobie lokalny dystrybutor i on się czuje lepiej po prostu, jak przekaże tą informację lokalnemu podmiotowi. Nie dochodzi do, że tak powiem, sytuacji konfliktowej, więc jest to często negocjowanie, renegocjowanie, łagodzenie, też wspieranie komunikacji, bo mamy sytuację, gdzie polski podmiot nie może się doczekać zapłaty i na przykład w sytuacji, gdzie nie ma odpowiedzi na maila lub nie może się dodzwonić, no to popada w stres, panikę, gdzie taki podmiot lokalny może po prostu być w kontakcie bieżącym i jakby wyjaśnić sytuację. Zresztą to są też właśnie różnice wynikające z mentalności, które z mojego punktu widzenia stanowią bardzo często barierę właśnie w sprzyjającym w sukcesie, jeśli chodzi o biznes. Nieodpowiadanie na maila, nieodbieranie telefonów, szereg różnych jakby takich komunikacyjnych szumów, które sprzyjają temu, że polski przedsiębiorca na przykład niekorzystnie postrzega swojego partnera z Bliskiego Wschodu, gdzie ta druga strona zupełnie nie ma świadomości, więc jakby będąc w Emiratach ileś czasu, można bardziej czytać daną mentalność. Właściwy wybór targów, to już Państwo wiecie, zresztą macie Państwo wsparcie w postaci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który doskonale zna ofertę targową. Ja tutaj mogę jeszcze dodać, że oprócz wspomnianych przez Panią reprezentującą PAIH też są targi World of Perishables, które się odbywają także pod koniec roku i dotyczą świeżych warzyw i owoców. Dosyć takie rosnące targi, dla nas istotne, no bo te jabłka, cały czas promujemy jabłka i jakby pojawiamy się na tych targach.
Tu mogę też nadmienić, jak ważna jest właśnie ta regularność i zdobywanie relacji i ciągłe pielęgnowanie. Kiedy zaczynaliśmy promocję jabłek w 2015 roku, jabłek polskich w Emiratach, nasze jabłka miały bardzo złą renomę. Był to zbieg okoliczności taki, że po prostu kilka firm handlowych, nie byli to producenci, były to firmy handlowe, wysłało ileś tam kontenerów zepsutych jabłek, czy nie takiej jakości, i rynek jest bardzo mały, wszyscy dystrybutorzy jakby się znają i szybko jakby poszła taka informacja, że nie kupujcie polskich jabłek, w związku z czym, kiedy zaczynaliśmy kampanię, bardzo ciężko było się nawet umówić z kimkolwiek, żeby chciał z nami rozmawiać. Ale poprzez różne działania, takie jak właśnie zaprosiliśmy ich do siebie, pokazaliśmy nasze możliwości produkcyjne, jakość i tak dalej, stopniowo te relacje się zacieśniły i na początku oni robili zamówienia nawet z takiej czystej, że tak powiem, z czystej wzajemności. To jest też bardzo ważne. Oni muszą po prostu poznać żywego człowieka, zobaczyć, co ma do zaoferowania i spróbować, bo decydują bardzo często dystrybutorzy. To znaczy, my się na przykład chwalimy tym, że nasze polskie jabłka są pachnące i zdrowe, powiedzmy, ale dystrybutorzy wszyscy powtarzali mi to samo. Jakby nie mieli możliwości się umówić, że będziemy powtarzać to samo. Mówili, że ważne jest jabłko dla emirackiego konsumenta, ważne jest, jak jabłko wygląda, i to jest właściwie wszystko. A poza tym jest przepaść, a już jak smakuje i tak dalej, poza tym ma być słodkie, a my mamy jabłka słodko-kwaśne i tutaj jest znowu Royal Gala i przepaść. O tym jeszcze wspomnę, bo jakby ja powiem jakby o kilku produktach, bo też nie mogę się znać na wszystkim, natomiast też mając na uwadze jakby listę firm, o paru rzeczach wspomnę. Można też robić misje indywidualne, nietargowe, a więc takie, które czasami przyjazd na targi powoduje to, że polscy przedsiębiorcy są niezadowoleni, bo na przykład przyjeżdżają na taki Galfood przedcovidowy, gdzie są tysiące firm, gdzie w ogóle bardzo trudno kogoś znaleźć. Więc zdarzało mi się też robić takie misje handlowe, gdzie przyjeżdżała firma poza targami, gdzie ci zakupowcy, bo zakupowcy tak naprawdę przez pierwsze 3 dni poświęcają czas dla swoich stałych dystrybutorów, stałych jakby partnerów handlowych, a dopiero na końcu tak naprawdę patrzą, co nowego ewentualnie. Bez przygotowania, bez zaplanowania takich spotkań trudno liczyć na to, że się odbędzie jakieś realne spotkanie. To musi być zaplanowane tak najlepiej 2 miesiące lub minimum miesiąc wcześniej, gdzie można poplanować, pospotykać się wcześniej, żeby rzeczywiście można było się spotkać nie z przypadkową osobą, a z zakupowcem danej kategorii. Budowanie relacji, też mówiłem, przedstawicielstwo lokalne, jest to opcja, jeżeli Państwa produkt znajduje uznanie, pojawia się na miejscu, można pomyśleć o przedstawicielstwie lokalnym, firmy można założyć praktycznie teraz w ciągu 2 tygodni w strefie specjalnej, też powiem o tym pokrótce, nawet nie trzeba mieć wizy, nawet można normalnie mieszkać w Polsce, mając tutaj firmę, no ale żeby to miało sens, oczywiście dobrze mieć takiego pracownika na miejscu, który właśnie robiłby coś takiego, co robi na przykład taka firma jak nasza, albo ewentualnie właśnie zatrudnić nas do tego. Wybór właściwej formy działalności, to oczywiście też trzeba przemyśleć w zależności od tego, czy Państwo chcecie mieć swojego przedstawiciela, wtedy jest to łatwe, można założyć taką działalność marketingową, powiedzmy, która jest najtańsza, która jest najszybsza. W momencie, gdy Państwo zakładacie już filię na przykład, no to już wiadomo, że ten interes, tak jak na przykład mamy firmę Solaris Bus & Coach, to jest joint venture autobusy polskie z lokalnym partnerem Algurair. Tutaj już jest na tyle to silny biznes, że jest po prostu odrębna firma joint venture na miejscu. Jak sprawdzić firmę i partnera? To o tym można by zrobić osobne jakby webinarium i też wiem, że Państwo o to pytacie. Otóż oprócz relacji i poznania, które są też wskazane, należy przede wszystkim zapytać firmę,
handlującym w Emiratach o licencję handlową i sprawdzenie tej licencji handlowej, czy ona jest ważna. Ona jest odnawiana co rok. Można ewentualnie odnieść, sprawdzić autentyczność dokumentu z danym podmiotem, gdzie firma jest zarejestrowana. Niestety nie ma takiej instytucji, która może sprawdzić, jakby, która posiada, powiedzmy, że zrzesza wszystkich członków, bo nawet Dubai Chamber, czyli Izba Handlowa Dubaju, która jest dosyć prężna i taka najbardziej profesjonalna z mojego punktu widzenia ze wszystkich stref w Emiratach, no też zrzesza członków dobrowolnie, więc nie jest to, nie wszyscy muszą należeć do Izby Handlowej. Izba Handlowa może się wypowiedzieć na temat swoich członków, natomiast jeżeli ktoś jest zarejestrowany w innej strefie, no to już jakby, jak mówię, trzeba poprosić o licencję handlową i sprawdzenie, bo jakby są trochę inne instrumenty niż w Polsce. Prowadzenie biznesu w ZEA, Dubaj czy Zatoka, to już o tym mówiłem, że jakby patrząc pod kątem liczby konsumentów, zdecydowanie trzeba nastawiać się na Zatokę, ponieważ też państwa potencjalni, czy być może już obecni dystrybutorzy, zapewne też wysyłają produkty szerzej, nie tylko w Emiratach. Eksport czy podmiot lokalny. Z mojego doświadczenia polskie firmy są głównie nastawione na eksport. Rzadko która myśli o tym, żeby rozpocząć jakąś działalność szerszą, czyli produkcja na miejscu. Chociaż miałem takie zapytania od strony lokalnych inwestorów, żeby stworzyć, którzy mogą łatwo wydzierżawić ziemię, bo mają przełożenie na któregoś z rulerów, czyli władców Emiratów. To musi być oczywiście silna firma, która myśli o Bliskim Wschodzie jeszcze szerzej, ponieważ produkcja na miejscu też ma sens. No, korzysta się z tej tańszej siły roboczej i jakby zaoszczędza się na shipmencie, na eksporcie towarów. Kiedy tworzenie przedstawicielstwa ma sens, to jak mówiłem, wtedy, kiedy już państwo macie tego swojego odbiorcę i jest potrzebny kontakt na miejscu, a jest on zazwyczaj potrzebny, bo już wspomniałem o tych komunikacyjnych szumach i różnicach mentalnościowych. Odległość nie jest duża, 6 godzin samolotem, jednak mimo wszystko dobrze, jeżeli dana firma ma kogoś na miejscu. Zarejestrować się można w strefie specjalnej, jest około 45 stref specjalnych. Trzeba też jakby dokonać tego wyboru, dobrze zasięgnąć informacji, gdzie, bo w zależności od produktu, jaki państwo macie w ofercie, są strefy, które na przykład są jakby dedykowane dla, powiedzmy, nie wiem, farmaceutycznych produktów, czy kosmetycznych, czy spożywczych i tak dalej. Niektóre, te największe jak Jebel Ali, mają klastry, gdzie też można sobie jakby dopasować się pod kątem własnej działalności. Tutaj jakby przedstawiam parę takich zalet tego, że rejestrujemy się w strefie specjalnej, jesteśmy 100% właścicielem firmy, chociaż też już na tak zwanym mainlandzie, a więc poza strefami, Emiratczycy bardzo, że tak powiem, coraz bardziej są elastyczni w tym, więc już można od niedawna też nie mieć tak zwanego sponsora lokalnego w niektórych przypadkach, nie zawsze jeszcze, natomiast jeżeli państwo na przykład będziecie eksportować dany produkt, to znaczy jeżeli mielibyście firmę w strefie specjalnej, a produkt musiał być eksportowany, podlegacie podatkowi, dlatego też wtedy warto pomyśleć o biznesie na tak zwanym mainlandzie, czyli należącym do właściwego lądu, że tak powiem. Wtedy zazwyczaj państwo powinniście mieć sponsor, tak zwanego sponsora lokalnego, a więc emirackiego partnera, który zazwyczaj ma 51% udziałów, a więc akcje kontrolne, chociaż w rzeczywistości różnie to bywa. Z punktu widzenia prawa udziały się powinny rozkładać 51-49, natomiast w rzeczywistości, w praktyce wygląda to inaczej, to znaczy strony mogą się dogadać w ten sposób, że to będzie inaczej rozłożone. I zresztą Emiraty są takim krajem, które słyną z tego, że z jednej strony prawo, ale praktyka z drugiej strony, dlatego też wszelkie teoretyczne rzeczy, które państwo przeczytacie w internecie, co do zasady są prawdą, ale praktyka pokaże
wiele różnych odcieniów szarości, że tak powiem. Czas mnie goni, więc ja może przejdę do właśnie, o, to jest istotne, bo jakby często firmy, które nie znają Emiratów, bazują na, powiedzmy, na jakimś medialnym przekazie, zresztą bardzo dobrze konstruowanym przez samych Emiratczyków, oni są mistrzami marketingu, więc jakby mamy taki obraz bogatego kraju, widzimy Burj Khalifa i otoczenie, że właściwie tam można sprzedać za każde pieniądze wszystko. I miałem do czynienia z firmami, nie tylko w sektorze spożywczym, ale też w innych, które próbowały sprzedawać coś drożej niż gdzie indziej na świecie. Otóż oni mają dużą świadomość tego, jakie są ceny w Europie, jakie są ceny na świecie, więc jakby nie ma sensu zawyżać produktu. Oczywiście on będzie droższy, bo jest, wzrasta poprzez wysłanie, co kosztuje oczywiście. Natomiast ten obraz rzeczywisty jest troszkę inny. Często właśnie polscy przedsiębiorcy też na targach, jakie obserwuję, właściwie zaprzestają wszelkich działań, jak spotkają tego przysłowiowego szejka. Szejków jest ograniczona ilość, oni zazwyczaj nie zajmują się biznesem w tym sensie, że nie są zakupowcami, są to zazwyczaj udziałowcy firm. Jest to rodzina królewska, bardzo ścisła. Trudno ich spotkać na targach, jak już to są to takie obchody targów po prostu. Natomiast zakupowcami są zazwyczaj, to są ludzie z, że tak powiem, niższego szczebla, aczkolwiek no, mają wiele do powiedzenia. I nawet jeżeli takiego szejka spotkamy, tego przysłowiowego szejka, i nawet jak ten szejk poleci do Polski, tak jak minister Mansouri poleciał i zabrał ze sobą kilka koszy jabłek, minister gospodarki Emiratów od wielu lat, nie ma to takiego przełożenia na rzeczywiste zakupy, bo on oczywiście może powiedzieć, że słuchajcie, te polskie jabłka byłem, próbowałem, są fantastyczne, ale zakupowiec ma swój arkusz kalkulacyjny i jemu musi się zgadzać cena. Rynek jest bardzo wrażliwy cenowo, jest bardzo, cena jest kluczowa i jest ważniejsza bardzo często od jakości, co przekonaliśmy się w przypadku jabłek, w przypadku jaj z Polski, które bardzo dużo straciły, kiedy mieliśmy embargo, bardzo dużo zyskała Ukraina i bardzo trudno będzie nam odzyskać z powrotem taki status, jaki mieliśmy. Czy też kurczaki, które no, króluje tutaj drób z Brazylii, jest tańszy i z kolei spełnia wymogi też objętościowe, ponieważ tutaj preferowane są 900 gram, tak zwane grillersy. A więc ta jakość, jeśli chodzi o horeca, jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o retail, no to liczy się cena, przede wszystkim cena. Oczywiście trudno nam konkurować z pewnymi z krajami, na przykład typu Francja, który tutaj mówi o podejściu holistycznym, gdzie właśnie Francja ma, załóżmy, Carrefoura, gdzie swoje produkty może w dużo większej skali wprowadzać, czy też ma swoje wojsko. Są to szeroko rozumiane koneksje pomiędzy dwoma krajami, dlatego też, ale możliwości jak najbardziej są. Czy tylko cena jest ważna? Cena jest jakby najważniejsza, ale oprócz tego właśnie te relacje, znajomość kultury i nawet takie rzeczy jak punktualność, czy wiedza o tym, jak się powinniśmy zachować. Miałem do czynienia z sytuacjami, gdzie przyjeżdżali ludzie wysłani przez prezesów firm, którzy byli niewyedukowani, którzy nie wiedzieli, jak się zachować. I mimo, że jak misja należy do mnie, no to ja staram się przekazać, zrobić jakieś takie mini szkolenie na początku. No to na przykład organizując spotkanie w instytucjach typu Dubai Municipality czy Abu Dhabi Food Control Authority, gdzie się pojawia pani w abaji, Arabka lokalna, mężczyzna wyciągający rękę, no to jest faux pas. I to jakby nikt tutaj złego słowa nie powie, natomiast jest taki niesmak i to są takie, jest szereg takich podstawowych rzeczy, które warto wiedzieć, które też w sytuacjach biznesowych mogą mieć przełożenie. Przygotowanie się do rozmów, znajomość własnego produktu, znajomość swojej oferty, ceny, posiadanie wizytówki, a nie mówienie, że dzisiaj nie mam, bo zapomniałem. Na przykład to są, ja wiem, że to są truizmy, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że jakby to się zdarza na każdym kroku. I zdarza się tak, że państwo nie przedstawiacie ceny, że na przykład lokalny podmiot, który spotyka się na rozmowach B2B, na rozmowie B2B pyta o cenę,
a polski przedsiębiorca, czyli nie mówię polski, w ogóle powiedzmy przedsiębiorca, mówi, że wyślemy mailem. Więc jakby tracimy tą sytuację, kiedy jesteśmy face to face, gdzie powinniśmy teraz dawać konkret i mówimy, że odezwiemy się e-mailem. Oni mówią, okej, dobra, wyślij e-maila. Z tym, że na tego e-maila już może nie być odpowiedzi i tak dalej. Cena powinna, jeżeli mamy sytuację, gdzie jesteśmy twarzą w twarz, powinniśmy to wszystko przedstawić, chociażby dla własnego siebie, żeby wiedzieć, jaki mamy feedback. Ja czasowo widzę, że dobiegam do końca, więc jakby będę też implementował pewne treści, które miałem powiedzieć później. Polska jest często za droga dla dystrybutorów i sieciówek emirackich. Ja powiem Państwu na kilku przykładach, bo jakby teraz sytuacja covidowa, dystrybutorzy mi mówili, że tak od marca do listopada 1/3 właściwie sprzedawali 1/3 w porównaniu do sytuacji niecovidowej. Natomiast ku mojemu jakby zdziwieniu kilku z nich sami pytali się mnie o produkty, bo zazwyczaj jest tak, że polska firma się do mnie zgłasza i ja muszę ich atakować po prostu, próbować ich zainteresować produktem. Teraz w tej sytuacji covidowej miałem do czynienia z odwrotną sytuacją, gdzie ci, którzy byli bardzo słabo uchwytni, z którymi nie mogłem się nigdy umówić, sami do mnie dzwonili pytając na przykład, czy możesz nam załatwić jakieś mrożonki z Polski, bo nie możemy się skontaktować. Więc jakby tutaj też informacja taka jest, że oni też czasami próbują wysłać maila i nie ma tego odzewu. Pytania były o wieprzowinę na przykład. Co jeszcze? Też o polskie słodycze. Natomiast jeśli chodzi właśnie też jakby te przykłady, które chcę podać i a propos tego, że polskie produkty są czasami za drogie i tego, że właśnie oni zaczęli się sami odzywać. Pomyślałem, że właśnie jest to powrót gospodarki właśnie na właściwy tor i tak dalej. Otóż zorientowałem się później, że chodzi o to, że szukają tańszego produktu i Polska jest wciąż postrzegana przez lokalnych dystrybutorów jako powiedzmy tańszy odpowiednik, nie wiem, Francji, Włoch i tak dalej. A w rzeczywistości tak nie jest. Mrożonki, którymi próbowałem zainteresować emirackich dystrybutorów, były za drogie. Oni szukali, zdradzę Państwu, że mają z Hiszpanii i szukali tańszych niż hiszpańskie. Otóż zaproponowali tym polskim podmiotom obniżenie ceny o 40% aż. Polski drób też za drogi. Jabłka. Tutaj sytuacja w zależności od sezonu jest różna, więc ale na przykład w tym sezonie jest bardzo słabo i przegrywamy cenowo z Włochami, z Francją, jeśli chodzi o Europę. Także no jak mówię, plus często mamy sytuację, gdzie jest impas, ponieważ jabłka są zatrzymane przez sadowników, którzy oczekują wyższych cen. Jakby tutaj też czasami lokalny podmiot może nie wiedzieć, o co chodzi. Nie zakładaj, że twój produkt będzie atrakcyjny w Emiratach czy na Bliskim Wschodzie, ponieważ dobrze sobie radzi na innych rynkach. Właśnie to przeniesienie nie zawsze działa. Tu są inne upodobania. Chociażby te jabłka, które są właśnie preferowane tylko słodkie, a już słodko-kwaśne nie. Powiem Państwu też ważną informację a propos regularności i zbudowania relacji, jeszcze to, że oni sobie życzą, mówię tutaj o lokalnych dystrybutorach i sieciówkach, że my się pojawimy na zawsze i będziemy mieli strategię i będziemy zawsze obecni z naszymi produktami, niezależnie jak będzie dany sezon na przykład wyglądał. I taka sytuacja ma miejsce z innymi europejskimi produktami, natomiast te przykładowe jabłka. Oni się obawiają, że jeżeli Rosja na przykład z powrotem do nas, dla nas się otworzy, że my znikniemy, a oni oczekują i to mówią dystrybutorzy na spotkaniach wprost do polskich przedsiębiorców, że my się obawiamy, że wy się pojawiacie i znikacie. I oni oczekują właśnie, że zbudujemy sobie taki model, że będziemy obecni niezależnie od sytuacji. Jeśli chodzi o żywność, a więc Państwa interesujący segment, no to 80% żywności pochodzi z importu. Coraz więcej produkują, ale jakby jest wciąż może możliwości.
W mojej prezentacji, z którą się Państwem chętnie podzielę, są też informacje, jak zarejestrować produkt w Dubai Municipality, a więc w Urzędzie Miasta. Ja nie będę tego omawiał teraz, bo już mi się czas praktycznie skończył. Jeżeli ja mam przestać mówić, proszę moderatora o przerwanie mi. Natomiast tutaj ja przedstawiam krok po kroku, jak na stronie internetowej można swój produkt zarejestrować, przy czym bardzo często jest to po stronie dystrybutora, więc jeżeli dystrybutor, z którym się Państwo zwiążecie, jest wiarygodny i dobry, Państwo go sobie sprawdzicie, zapytacie o opinię może jakiejś instytucji czy firmy, to wtedy ten dystrybutor wiele rzeczy załatwia sam. Naklejkę po labeling po arabsku i tak dalej, rejestrowanie produktu, czasami nawet transport poprzez swoich spedytorów w Europie, których mają. Kilka przykładowych produktów. O drobiu mówiłem, znaczy o mięsie trochę wspomniałem, o drobiu. Właściwie jest, i tu też chciałem wspomnieć o istotnej rzeczy, że często polskie firmy przyjeżdżają na targi, gdzie na przykład ja mam zadanie podczas trzyletniego programu promocji drobiu polskiego, tak naprawdę pod hasłem europejskiego, gdzie ja miałem zadanie zorganizowania kilkudziesięciu spotkań B2B, gdzie przyprowadzałem zakupowców sieciówek, takich jak Carrefour, Choitram, Spinace i inne, gdzie na przykład po iluś spotkaniach orientowałem się, że właściwie polscy przedsiębiorcy nie za bardzo już chcą rozmawiać, są zmęczeni i tak dalej. Nie ukrywam, że często byłem poirytowany taką sytuacją, ponieważ wiem, jak trudno jest przeprowadzić zakupowca Carrefoura, czy Lulu, czy Choitramsu na spotkanie. Generalnie oni naprawdę są zabieganymi ludźmi i to oni są tak nasyceni, że im specjalnie, powiedzmy sobie, nie zależy, chyba że na niższej cenie. Więc jak już takiego kogoś przyprowadzę, to oczywiście liczę na to, że polscy przedsiębiorcy będą bardzo szczęśliwi i będą chcieli z takim człowiekiem porozmawiać. Otóż okazało się, że nie wszyscy, niektórzy już nie chcieli, byli zmęczeni i tak dalej, więc ja w pewnym momencie zapytałem, o co chodzi? Proszę mi powiedzieć, o co chodzi, bo tu jakby jest zakupowiec sieci Choitrams, 40 supermarketów, Państwo możecie swój produkt tutaj wypromować i tak dalej. Ja słyszałem na przykład takie informacje, że panie Macieju, my od lat nie musimy walczyć o klienta, świetnie sobie radzimy w Europie, sprzedajemy w Europie i tak dalej. I to jest podstawowy błąd, bo to jest patrzenie krótkofalowe, gdzie polski przedsiębiorca patrzy tylko na sytuację teraz czy za kilka lat. A dlaczego Francuzi, dlaczego Włosi i inne kraje myślą o Bliskim Wschodzie właśnie jako kluczowym partnerze na wszelki wypadek, dlaczego właśnie są te stałe dostawy, też oni mają też sezonowość i tak dalej, więc jakby trzeba pomyśleć o takiej strategii wieloletniej i nie bazowanie na tym, że teraz nam się świetnie sprzedaje do Europy, bo jakby w tym momencie tracimy okazję. Nawet jak ta okazja jest na przyszłość, nawet jak ona jest za 10 lat, to powiedzmy jest to zmarnowana okazja. Jeśli chodzi o wieprzowinę, no to jak już pan radca wspomniał, czy ktoś kto mówił przede mną, oczywiście oprócz muzułmanów mieszka tu już też samych Emiratczyków jest 11%, Arabów jest jakieś 40%, kraj przyjezdny, więc różne preferencje smakowe. Wieprzowina jest sprzedawana w sklepach non-for muslims, ale tych sklepów jest tylko 170, więc też nie należy tutaj myśleć o jakichś nie wiadomo jakich obrotach, więc mamy łącznie 1200 nowoczesnych sklepów, z czego tylko 170 posiada licencję na wieprzowinę. Oczywiście certyfikat halal, tutaj pani radca już o tym wspomniała. Jeszcze ja powiem pokrótce a propos ESMA i Dubai Municipality. Oczywiście ESMA to jest ten urząd, który narzuca standaryzację, którą trzeba spełnić. Dubai Municipality to jest praktyka, zatwierdzanie produktów w porcie. I te dwie instytucje nie zawsze są paralelne w 100%. Czasami praktyka wygląda inaczej niż jakby to, co jest narzucone przez ESMA. I taka sytuacja jest na przykład, jeśli chodzi o kurczaka, który według ESMA nie powinien być ogłuszany, stunning tak zwany, a w praktyce ogłuszane kurczaki
przechodzą przez port Jebel Ali, więc jakby to jest też taka ciekawostka. Produkty mleczne całkowite, jak się dowiedziałem od Sama, który jutro będzie występował, który jest też serdecznym przyjacielem, którego miałem okazję zabrać do Polski i pokazać uboje halal, które mu się bardzo podobały, był pod wrażeniem i jakby tego, że spełniamy te normy. Jakby on mówił, że nie ma takich ogólnych statystyk, natomiast jeśli chodzi o produkty mleczarskie, całkowity import do Dubaju to około 500-600 ton rocznie i według statystyk Dubai Chamber, przepraszam, Dubai Municipality, Nowa Zelandia jest czołowym eksporterem produktów mleczarskich do Dubaju, następnie USA, Francja, Niemcy, Holandia, Arabia Saudyjska. Mleko jest produkowane lokalnie, też dużo mleka przychodzi z Arabii Saudyjskiej, natomiast jakby wyłączyć mleko z portfolio, to reszta produktów jest sprowadzana, więc tutaj też są możliwości. Z tym, że też z mojego doświadczenia polskie produkty bywają za drogie, czasami europejskie produkty bywają za drogie. Takie sytuacje miałem też z masłem, gdzie dystrybutorzy szukali masła. Ja to masło, że tak powiem, zdobyłem, natomiast było za drogie i jakby rozmowy zostały zatrzymane. Ktoś z Państwa pytał o rynek żywności organicznej w ZEA. Jest to nadal mały udział w rynku spożywczym, poniżej 5% całkowitego eksportu. Sprowadza się dużo mrożonej i suszonej żywności, rośnie lokalna żywność organiczna uprawiana na farmach. Więc importowane produkty organiczne to głównie jaja, dżemy, miody, pasta, makarony z takich krajów jak Włochy, Belgia i Niemcy. Tą informację mam od bardzo dużego dystrybutora, który dostarcza między innymi do Spinace'a, Carrefoura, do lokalnych Coop, Hypermarkets, także do Lulu hinduskiego. I tak na przykład Carrefour ma około 2000 produktów organicznych na swoich półkach, a sieć produktów organicznych należących do, znaczy jest taka sieć, która się nazywa Organic Foods and Cafe, to jest 6 takich supermarketów dedykowanych dla produktów organicznych, ma w ofercie 5000 takich produktów organicznych. Jest to jakby rośnie sprzedaż, dlatego też warto jakby się przyglądać i warto brać udział w targach, które też zostały wspomniane odnośnie żywności organicznej. Jeśli chodzi o soki, no to tutaj soki, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jest wielu dystrybutorów zrezygnowało w ogóle z soków, które zawierają cukier, ponieważ całkiem niedawno wprowadzono podatek cukrowy, który wynosi 50% od sprzedaży detalicznej, od retail price, a więc bardzo podraża produkt. Oczywiście cel jest szczytny, natomiast warto mieć to na uwadze, że wielu dystrybutorów rezygnuje z soków, które zawierają cukier. Lokalna produkcja rośnie. Teraz tak naprawdę trzy firmy duże biorą udział w lokalnej produkcji soków. Cold Press to są soki trzydniowe produkowane przez Fit Fresh, Barakat, Del Monte. Notabene te trzy firmy także handlują warzywami i owocami. Miałem okazję zaprosić i być z nimi w Polsce podczas study tourów jabłkowych, gdzie widzieli naszą produkcję i zresztą Fit Fresh na przykład kupuje polskie jabłka regularnie. Fit Fresh to jest duża firma, która właśnie posiada swoją produkcję soków, jest wyłącznym dostarczycielem warzyw i owoców do Emirates Airlines, do Etihad Airways. Barakat jest to firma także owocowo-warzywna, która wiedzie prym, jeśli chodzi o te soki trzydniowe, pojawiają się coraz w szerszej ofercie. Natomiast te soki 15-dniowe, 30-dniowe, no to tutaj można jakby o to zawalczyć. Być może jeszcze o czymś nie wspomniałem, zerknę sobie tylko do notatek. Ewentualnie jak Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Oczywiście można by mówić dłużej, ale czas mnie dogonił, także zostaję z Państwem do końca i postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania, o ile oczywiście będę znał
odpowiedź, bo nie znam się na wszystkim, natomiast o tych rzeczach, na których się znam, starałem się tutaj w tej krótkiej prezentacji wspomnieć. Bardzo dziękuję za uwagę i czekam na Państwa pytania. Bardzo dziękuję Panie Macieju za szereg praktycznych informacji w zakresie nawiązywania relacji handlowych z partnerami za i prowadzenia działalności biznesowej na miejscu, jak również informacji w zakresie kultury prowadzenia biznesu. Kolejna prezentacja będzie niejako kontynuacją tego tematu z nieco jednak innej perspektywy. O tym, co należy, a czego nie należy robić, chcąc prowadzić biznes z partnerami emirackimi, opowie pan Marcin Łapa, członek zarządu w biurze Szejka Al-Qassimi. Dzień dobry. Proszę tylko o potwierdzenie, czy mnie widać i czy mnie słychać. Tak, wszystko gra. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję za wstęp i możliwość zaprezentowania. A ja nazywam się Marcin Łapa, tak jak zostało przedstawione, mam tą przyjemność i honor być w zarządzie prywatnego biura szejka Ahmeda bin Faisal Al-Qassimi z rodziny rządzącej Szarżą i Ras Al-Khaimum. Jednocześnie mam też tą przyjemność bycia w grupie doradców szejka z rodziny Al-Moktum i z rodziny Al-Nanyan, czyli rządzącą Dubajem i Abu Dhabi. W dniu dzisiejszym chciałbym się skoncentrować na takich punktach, które jako wnioski z naszej misji, z naszego biznesu wyciągamy na co dzień i jak te wnioski powinni polscy przedsiębiorcy przekuć na sukces w momencie, kiedy decydują się na wejście na rynki, czy to Zjednoczonych Emiratów, czy na Bliski Wschód. I tutaj takie, nazwijmy to, małe case study spotknięć, ale również sukcesów i jak te potknięcia przekuwać w sukces. A jeszcze tylko na cały ekran powiększył. Na starcie chciałbym jeszcze w imieniu Jego Wysokości Szejka Ahmeda podziękować przede wszystkim organizatorom za zaproszenie, a polskich przedsiębiorców zaprosić do Zjednoczonych Emiratów na rozpoczęcie biznesu, na poznanie tego ciekawego, interesującego kraju i geograficznie, i kulturowo, i przede wszystkim biznesowo, bo to jest nasz cel dzisiejszej rozmowy. A kim jesteśmy, drodzy Państwo, jako prywatne biuro szejka? Jesteśmy takim konglomeratem, który prowadzi interesy rodziny królewskiej Al-Qassimi, gdzie pod naszym parasolem prowadzimy interesy w różnych obszarach. Jako jeden z tych obszarów jest to obszar, o którym dzisiaj mówimy, czyli zapewnienie dostaw żywności, handel, tak zwany general trading, czyli handel generalny, jak również mamy departamenty, które tutaj zajmują się, nazwijmy to, stroną inwestycyjną. Naszym takim celem statusowym jest wspieranie międzynarodowych inwestorów w wejściu na rynek Emiratów Arabskich i tak zwanego GCC. Więc nasze biuro pomagać ma kompleksowo od pomysłu do jego realizacji, aby ten tak zwany właśnie inwestor, który chce wejść na nowy rynek, miał tak zwane miękkie lądowanie i to jest głównym naszym zadaniem. Wprowadzamy produkty, wprowadzamy marki, wprowadzamy usługi, tak jak wspomniałem, na rynki Zjednoczonych Emiratów, ale całego Bliskiego Wschodu z główną ekonomią, czyli Arabią Saudyjską i Emiratami jako numer dwa, ale jesteśmy również bardzo dobrze połączeni z Bahrajnem, z Kuwejtem, z Omanem. No a ostatnio po tym, jak, i to kolejna taka ciekawa informacja, jak w końcu dyplomatyczne relacje zostały odblokowane z Katarem, więc tam również funkcjonujemy. Z racji tego, że tak jak tutaj moi przedmówcy świetnie powiedzieli, rynek jest podzielony, kraj jest dosyć ciekawy i ludzie są z całego świata. My prowadzimy również nasze interesy na terenie Indii, Afryki i w 26 krajach na całym świecie, dzięki czemu
tak jak zresztą zostało powiedziane, 80% produktów, które trafiają do Dubaju, są reeksportowane i dzięki naszym kontaktom jesteśmy w stanie również wspierać ten reeksport do innych krajów. Kilka jeszcze takich ciekawostek na temat GCC, bo często nawet skrót GCC, Gulf Cooperation Council, jest w Europie czy w świecie niezrozumiany, ale to jest, patrząc na całe GCC, jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek. A nadwyżki finansowe, czy to pochodzące właśnie ze sprzedaży oleju, kierowane są w kierunku właśnie inwestycji i rozwoju. Inwestycji międzynarodowych, rozwoju infrastruktury, czy też rozwoju chociażby edukacji. To należy sobie tutaj jasno powiedzieć, że inwestycje w innowacje i w ten rozwój są kluczowe dla tego obszaru na świecie i ten rozwój rzeczywiście wspiera w kolejnych etapach i jest solidną podstawą do rozwoju gospodarczego i do zbudowania mocnych ekonomii. Każdy z tych krajów ma swoje sovereign fund, gdzie te środki, olbrzymie środki są gospodarowane i inwestowane na całym świecie. Również liczymy, że wkrótce w Polsce, chociaż tutaj te inwestycje w naszym kierunku wciąż nie są na tyle zabezpieczone. Robimy, co możemy, staramy się, ale jeszcze te inwestycje w Polsce nie są tak znaczące. Tutaj moi przedmówcy również wspomnieli kilka takich ciekawych wydarzeń. 50-lecie niepodległości ZEA i olbrzymia ilość towarzyszących imprez będzie pomagała rozwijać ten biznes. Expo 2021-2022 jest to na pewno olbrzymi akcelerator i pomysłów, i biznesów, i możliwość zawiązania świetnych relacji, czy też Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które będą może i w Katarze, tutaj za rogiem, ale również wpłyną na rozwój całego regionu i szacuje się, że olbrzymia ilość turystów w związku z tym przyjedzie. Więc jeżeli Państwo myślicie o ekspansji, to również myślcie po prostu o całej Zatoce, o całym GCC, a nie tylko tak punktowo per kraj. Każdy kraj ma coś ciekawego do zaoferowania. Ja miałem osobiście tą przyjemność i mieszkać w Arabii Saudyjskiej, i mieszkałem w Bahrajnie, i teraz mieszkam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Każdy kraj, troszkę inna kultura, troszkę inne podejście do biznesu. Każdy ciekawy i każdy na pewno ma do zaoferowania sporo polskim przedsiębiorcom. Ale to, o czym należy pamiętać, to są bariery wejścia. A tak jak Maciej przede mną przed chwilą wspomniał, że polscy przedsiębiorcy widzą taki Dubaj i tutaj Bliski Wschód, taki, ja to nazywam TVN-owski, czyli lśniąca Burj Khalifa, drogie samochody, dużo złota, a to nie do końca jest tak. Więc ten system regulacji ekonomicznych jest dosyć skomplikowany i w zasadzie per każdy kraj w Zatoce jest różny. A jest dużo pozwoleń, jest dużo licencji, w zasadzie licencja na dowolną aktywność na tym rynku jest niezbędna, żeby rozpocząć takie działania. Jest faworyzowanie czy to lokalnych producentów, czy producentów pochodzących z krajów, z których pochodzą dostawcy. To taka zupełnie ciekawostka i tak jak tutaj przed chwilą były podawane przykłady dostępności lub braku dostępności osób odpowiadających za zamówienia, no to te osoby bywają bardziej dostępne dla niektórych nacji czy dla niektórych lokalizacji geograficznych, a niekoniecznie dla osób z Polski. A często nasi klienci czy też nasi partnerzy trafiają na różne problemy celne i to są takie rzeczy, które potrafią uprzykrzyć życie polskiemu przedsiębiorcy, który planuje wejść na rynki Bliskiego Wschodu. Kilka dodatkowych smaczków przedstawię przy kolejnych slajdach, jakie jeszcze ciekawostki mogą trafić się dla polskiego przedsiębiorcy. Ale dlaczego warto właśnie nawiązać współpracę z takimi instytucjami jak my? Przede wszystkim my jesteśmy instytucją rządową bezpośrednio działającą jako prywatne biuro szejka z rodziny rządzącej, więc mamy sieć kontaktów i rządowych. Jesteśmy taką trochę jednostką dyplomatyczną, gdzie możemy używać naszych właśnie tutaj dyplomatycznych koneksji do rozwiązywania czy to problemów, czy do nawiązywania współpracy biznesowych zarówno w Emiratach, jak i w całym GCC, jak i tak naprawdę we wszystkich krajach arabskich. Osoby z rodziny królewskiej są bardzo szanowane wszędzie tam, gdzie są kraje
arabskie, więc my zazwyczaj zapraszamy naszych partnerów do odwiedzin, do spotkania, do odwiedzina biura prywatnego szejka, gdzie dopiero rozpoczynamy rozmowy, w jaki sposób wejść na ten rynek, jak rozpocząć współpracę. Zależy nam bardzo, żeby nasi partnerzy tracili w pierwszych latach obecności na rynku dubajskim jak najmniej pieniędzy, czy też ograniczali swoje koszty. Dubaj jest strasznie drogi, jeżeli chodzi o koszty wejścia i rozpoczęcia działalności. No i naszą rolą jest, żeby przynajmniej połowę tych kosztów zniwelować. To, co ciekawe, i to myślę, że jest mocnym wyróżnikiem, jako prywatne biuro Sheikh Al-Qassimi, a tak jak zresztą widać, dzisiaj mamy osoby mówiące po polsku, więc jesteśmy też takim fajnym tłumaczem kultury arabskiej, kultury Emiratów na język polski. Mamy w biurze kilka osób, które są z Polski, więc to też dodatkowo powoduje, że jesteśmy w stanie ciekawiej współpracować i łatwiej pomagać polskim przedsiębiorcom. Doradzamy, weryfikujemy, znamy procedury, wiemy, gdzie o procedury dopytać. No i to i przede wszystkim jako jedyni właśnie współpracujemy bezpośrednio z rodzinami królewskimi, z osobami, które tworzą prawo, które regulują to prawo, które je egzekwują. I tutaj te szanse wydaje nam się dzięki temu są lepsze. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w 26 krajach na całym świecie, dzięki czemu te rozmowy prowadzone w Dubaju jako hubie transportowym możemy za chwilę skierować na Afrykę, na Indie, na obie Ameryki czy do Azji dalekiej. Wszędzie tam są nasze osoby, nasi przedstawiciele. To, co ciekawe, w samej Polsce nasz zespół liczy już blisko 20 osób i w każdej chwili z naszym konsultantem w Polsce Państwo możecie się spotkać i porozmawiać, w jaki sposób nawiązać współpracę. Wszędzie również, gdzie jesteśmy na danym rynku, mamy osoby lokalne, więc rozmawiamy we wszystkich językach biznesowych, od 10 języków, które są językami w Indiach, po języki krajów afrykańskich, czy te języki, nazwijmy to, europejskie, które stanowią język biznesowy, więc wszędzie tam jesteśmy w stanie również wspierać. Z Dubaju, jako nazwijmy to z siedziby głównej, ale łącząc te wszystkie punkty, stajemy się takim ciekawym hubem do dalszych rozwoju. No i jak działamy na co dzień? Kilka takich zdjęć prezentujących to, co się dzieje. Tutaj Sheikh Ahmed z rodziny Al-Qassimi, dla którego właśnie była prezentacja jednego z polskich przedsiębiorców, Sheikh Mohammed Al-Moktoum z rodziny rządzącej Dubajem, czy chociażby książę Luksemburga, z którym również nawiązaliśmy ciekawe współprace biznesowe. Więc nasze działania zaczynamy od możliwie najwyższych rozmów. Tutaj Sheikh Saker z rodziny Al-Nanyan, czy reprezentanci naszych przyjaciele, nasi chociażby z Zimbabwe czy z RPA, z którymi również współpracujemy. Więc nasze działania rozpoczynamy na szczeblu rządowo-dyplomatycznym, a na szczęście następnie w kolejnym etapie przechodzimy na poziom biznesowy z pełnym wsparciem najważniejszych osób w kraju, które wspierają nasze działania. Tutaj nasz zespół, nazwijmy to lokalnie dubajski, tutaj w Dubaju, w naszym Pajchu, nasz zespół polski przyjechał w odwiedziny zobaczyć, jak wygląda rzeczywiście biuro Sheikha, jak wygląda Pajch, jak wyglądają inne instytucje. Pojawiamy się na Gulfoodzie, ale spotykamy też się z takimi ciekawymi osobami. Tutaj doradca prezydenta Obamy i prezydenta Clintona, który budował politykę monetarną wymiany pomiędzy USA a Meksykiem. Razem z nim pracujemy aktualnie na przykład nad projektem wymiany finansowej pomiędzy GCC a Pakistanem i Indiami, żeby tutaj wesprzeć naszymi koneksjami również takie rozmowy. I teraz na bazie tych doświadczeń z biura Sheikha Al-Qassimi ja zidentyfikowałem 7 kroków do sukcesu lub też do porażki. I w zależności od tego, jak te 7 punktów odczytamy i w jakiej kolejności, co jest kluczowe tak naprawdę, je odczytamy, to albo uda nam się odnieść sukces na rynkach Bliskiego Wschodu, albo odniesiemy spektakularną porażkę.
Gdy czytamy tą listę od dołu, 7, 6, 5, 4 aż do jedynki, to jest przepis udany na porażkę i niestety wielu polskich przedsiębiorców tak podchodzi do Dubaju. Punkt numer pierwszy z ich listy to jest pozyskanie kapitału na rozwój. Przylatują do Dubaju, widząc te właśnie piękne, lśniące budynki, widząc drogie samochody i przepych, który jest świetnym marketingiem Zjednoczonych Emiratów w świecie. I pierwsze, co pytają szejka czy przedsiębiorców, czy tak zwanych lokalesów o zainwestowanie pieniędzy w ich biznesy, które prowadzą czy to w Polsce, czy gdzieś w ogóle w świecie. Nie mając relacji, nie znając kultury, jest po prostu piczowanie o pieniądze i olbrzymia ilość spotkań, które tutaj w prywatnym biurze odbywam. To są spotkania, gdzie jest od razu strzał o pieniądze. Kolejnym błędem to jest takie pojawienie się na rynku dubajskim czy Emiratów, nazwijmy to taka mała ekspansja, ale robiona z takiej partyzantki, nieprzygotowana. Polećmy na targi, zróbmy coś, pokażmy się, może coś uda nam się gdzieś znaleźć, złowić. No to się nie udaje, proszę Państwa, takich cudów nie ma. To nie jest tak, że przylecimy na jeden Gulfood, na którym podpiszemy umowy, które zapewnią nam dobrobyt do końca życia, a przy okazji zgarniemy z punktu siódmego ten kapitał i wrócimy do Polski załadowani dolarami. No to niestety nie działa. A dopiero później, po jakimś czasie, dochodzą przedsiębiorcy do wniosków, a może byśmy zarejestrowali podmiot, przedstawicielstwo, czy może znaleźli lokalnego dystrybutora. Bardzo dużo polskich przedsiębiorców poległo na tym, że znaleźli sobie lokalnego dystrybutora, który był niesprawdzony, brak zaufania, podpisali umowy na kolanie, na Gulfoodzie właśnie. Dużo takich przypadków znam osobiście, bo trafiły te osoby następnie do mnie do biura, żebyśmy ich problemy rozwiązali. No i niestety taki produkt raz zakotwiczony u jednego dystrybutora, potem pojawiają się spore problemy, żeby ten produkt odblokować i z powrotem go na rynek wprowadzić. No i gdzieś tam finalnie zaczynają badać rynek, sprawdzać, a może co zrobić, jaki produkt, analizują ten rynek i dochodzą do punktu pierwszego, od którego powinni zacząć, o którym również mówili wszyscy moi przedmówcy. Powinni zacząć od znalezienia sobie zaufanego doradcy, czy to instytucji rządowej, czy semirządowej, czy zupełnie prywatnej instytucji, która pomoże poznać meandry tego rynku, pomoże przetłumaczyć kulturę Bliskiego Wschodu na naszą polską mentalność, czy ogólnie globalną. W drugim kroku z tym zaufanym doradcą przeanalizować rynek, przeanalizować konkurencję. To tak jak powiedział Maciej, tutaj się wszystkiego nie sprzeda w dowolnej cenie, szczególnie w zawyżonej. Zrobić badania rynku, zrobić tak zwany product service fit, czy ten produkt, czy ten rynek rzeczywiście do nas pasuje, czy naprawdę oferujemy coś, co spowoduje, że podpiszemy tą umowę. Dopiero wtedy, jak już mamy kogoś na miejscu, jak przeanalizowaliśmy rynek, jak rozumiemy, że mamy wartość dodaną, zastanówmy się, czy wchodzimy w model dystrybucja, szukamy sobie dystrybutora, agenta, importera, kogoś, kto nam będzie pośredniczył, czy może rzeczywiście uruchomimy własny oddział, czy własną spółkę. Jeżeli własną spółkę, to z kim, z jakim partnerem, czy z kimś z ulicy, czy może z kimś z rodziny rządzącej. Dopiero wtedy, przy przygotowaniu takiego setupu, rozumienia rynku, rejestracji produktu, posiadania sprawdzonego partnera w formie dystrybutora czy spółki własnej, możemy myśleć o ekspansji na ten rynek, budowanie relacji długoterminowych z naszymi odbiorcami usług czy produktów, budowanie relacji gospodarczych czy też inwestycyjnych i dopiero w siódmym punkcie dochodzimy do sytuacji, w której jesteśmy w stanie sięgnąć do tych głębokich kieszeni wypełnionych dirhamami, które to jesteśmy w stanie wykorzystać na rozwój naszego biznesu i to najlepiej w GCC. Możemy dostać ziemię. To takie projekty również realizujemy z Szejkiem Al-Kasimi. Dajemy ziemię, dajemy dostęp do magazynów, budujemy fabryki i tak dalej. Ale to dopiero, jak mamy spełnione te pierwsze 6 punktów, które są tak naprawdę solidną podstawą pod rozpoczęcie współpracy. Tutaj takich szalonych pomysłów, że Szejk wyłoży parę milionów na rozpoczęcie, już nie ma. To są opowieści sprzed 20-30 lat. Aktualnie to jest ścieżka do sukcesu. Przejdźmy jako polski przedsiębiorca przez te 7 punktów,
czy też dla niektórych może to jest pierwsze 5 do 6 punktów, niekoniecznie pozyskanie kapitału, ale zróbmy to rzetelnie z zaufanymi osobami, które nam ten rynek przedstawią i z którymi będziemy czuć się bezpiecznie, bo rynek Dubaju, o ile atrakcyjny i kusi, on również kusi swoją wielkością osoby nieuczciwe, nieuczciwych partnerów biznesowych, nieuczciwych doradców, którzy obiecują góry, którzy obiecują znajomości, którzy obiecują kontrakty. I niestety z moich doświadczeń to takie 70% niestety rynku to są tacy właśnie doradcy, których głównym celem jest oszustwo. Jako że w Dubaju mieszka najwięcej nacji na całym świecie, no to i Dubaj jak magnes ściąga biznes, ale ściąga też różnej maści właśnie takich oszustów i mnóstwo polskich firm straciło olbrzymie pieniądze. To są naprawdę gigantyczne miliony, gdzie próbowało taką trochę drogą na skróty uzyskać pewne benefity, no i to niestety się nie udaje, a kończy się bardzo często spektakularną porażką. Więc to, co chciałbym polecić, to te 7 punktów we właściwej kolejności z właściwymi partnerami, których dzisiaj Państwo na tej wideokonferencji macie. Czy to Polska Ambasada, czy PAIH, czy firma Macieja, czy na końcu właśnie my jako Biuro Szejka. Proszę traktujcie nas jako zaufanych partnerów do dyskusji, do rozmów. My wszyscy z chęcią dzielimy się swoimi doświadczeniami, naszą wiedzą i pomagamy Wam, żebyście na tym rynku się w sposób fajny znaleźli. Jeżeli przejdziemy natomiast do takiego typowego wprowadzenia produktu na rynek, te już trochę nawet przysłowiowe jabłka polskie, żeby je w sposób właściwy na ten rynek wprowadzić, jest kolejne 7 punktów, które należy dosyć mocno przeanalizować. I ponownie, należy to zrobić we właściwej kolejności i właściwie to zaplanować, ale przede wszystkim ten punkt pierwszy, cykl zamówień sprzedawców. Chodziło mi tutaj o te firmy retailowe, o te Lulu, o ten Carrefour, o tego Spineya. Oni działają w pewnych cyklach. Te działy zakupowe planują z wyprzedzeniem. One znają sezonowość wszystkich krajów na całym świecie. Wiedzą, kiedy, kto i gdzie co wyprodukuje, jak to zrobi. Wiedzą dokładnie, kiedy będą mieli potrzebę i czego. Warto to poznać. Warto wejść w ich buty i zastanowić się, dlaczego nasz produkt mają kupić i wrzucić na tą półkę. Zastanówmy się w punkcie drugim, jaki marketing powinien poprzeć naszą ekspansję, naszego produktu. Jak zaplanować promocje, jak zaplanować wszelkie działania, czy to w social media, czy offline'owe. Punkt trzeci, zarejestrujmy ten produkt w sposób właściwy, z rzetelnym partnerem, tak aby w przyszłości nikt nas nie zablokował, żebyśmy mieli kontrolę nad tym produktem, a nie żeby kontrolował nas jakiś niezaufany dystrybutor i stawiał nam warunki, na jakich my w przyszłości chcemy nasz własny produkt na ten rynek wprowadzać. W punkcie czwartym porozmawiajmy z tym działem procurementu tych wielkich sieci, o co jest szalenie trudno, co Maciej wspomniał, ale jak zrobić, żeby nasz produkt był wylistowany? Jakie warunki należy spełnić? O jakich cenach mówimy? A jaka jakość? Z kim konkurujemy? My to powinniśmy wiedzieć, zanim pójdziemy do takiego Lulu na spotkanie i nie zaczniemy opowiadać bajek o tym, jak to nasz produkt jest unikalny, wyjątkowy, najlepszy, najsłodszy, jeszcze najtańszy, bo nie wykonaliśmy lekcji z poprzedniego slajdu, czyli nie przeanalizowaliśmy dokładnie tego rynku. Nasze produkty często są tak, jak zostało powiedziane, są droższe, mają gorszą jakość, są dostępne sezonowo. Odróbmy tą lekcję i bądźmy gotowi do dyskusji. Przeanalizujmy również logistykę, jej koszty, dokumenty, które są niezbędne od halalu po pozwolenia wpłynięcia do portu i tak dalej, w zależności jak wiele tej części logistyki zarządzamy sami, a jak wiele tej części outsourcujemy do firmy trzeciej. Poznajmy odprawy celne, poznajmy jak się współpracuje z portem. Jasne, że w wielu wypadkach robi to za nas dystrybutor nasz tutaj lokalny,
ale też warto poznać to samemu, aby nie być oszukiwanym, aby ktoś nam nie mówił, że wasze produkty muszą jeszcze tydzień postać w porcie, bo często to jest tak, że ten tydzień w porcie powoduje, że nasze produkty już nie nadają się do dalszej sprzedaży i niestety ciężko potem wyegzekwować, kto poniesie koszt tutaj naprawy tej szkody. Więc warto znać, warto poznać odprawy celne, współpracę z portem na własnej skórze, na samym końcu magazynowanie i dystrybucja. Jak chcemy magazynować, gdzie, z kim, z jakim partnerem, własny magazyn, magazyn firmy trzeciej, jak zarządzić lokalną logistyką dystrybucyjną od nas, z naszego magazynu do sklepu, czy do magazynu sklepowego, czy na półkę. No i merchandising na sam koniec. Jak zarządzić własną półką, jeżeli ją mamy, a również takie projekty realizujemy, że dajemy naszym partnerom całe półki w wielu sklepach. Jak tą półką zarządzić, aby nasz produkt był chodliwy, aby był sprzedawalny i aby na końcu ta nasza współpraca z tym lokalnym partnerem trwała jak najdłużej. I myślę, że te 7 kroków z tego slajdu, jak się przygotować do wejścia na rynek, zaufany doradca, analiza rynku, badania naszego produktu, określenie strategii, dystrybucja czy spółka, a następnie wejście na rynek i ewentualne pozyskanie kapitału. A gdy już się zdecydowaliśmy, gdy odrobiliśmy te lekcje, przeanalizujmy sobie te 7 punktów, abyśmy poznali in and out, jak ta logistyka będzie wyglądała, szczególnie w takich specyficznych miejscach jak nasz tutaj Zjednoczone Emiraty, czy Arabia Saudyjska, czy jeszcze tutaj inne kraje z GCC. A wtedy, znając to, jesteśmy w stanie wykorzystać ten Dubaj jako hub do wejścia na rynki afrykańskie, do wejścia na olbrzymi rynek, jakim są na przykład Indie, czy na kolejne rynki krajów azjatyckich, gdzie również te nasze produkty są wysoko cenione, mile widziane. No ale tam cała historia rozpoczyna się od nowa w każdym kolejnym kraju. To wszystko z mojej strony. Starałem się podzielić z Państwem takimi hands-on doświadczeniami z tym, co na co dzień się spotykamy w biurze szejka Ahmeda bin Faisal Al-Kasimiego, do którego to biura Państwa serdecznie zapraszam. Do współpracy z nami, do współpracy z osobami, które miały okazję przede mną mówić. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie. I życzę Państwu dużo sukcesów. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękujemy za wszystkie pytania, które przekazaliście Państwo do prelegentów. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli od pytań, które pojawiły się na czacie podczas dzisiejszego webinarium. Pierwsze z pytań dotyczy certyfikacji halal w odniesieniu do owoców i warzyw. I czy jest wymagana przy sprzedaży owoców i warzyw w ZEA? Może poproszę o udzielenie odpowiedzi, wypowiedź na ten temat panią radcę Katarzynę Rzeźniczek. Jasne. Tak, z przyjemnością. Odpowiedź jest krótka, którą za chwilę rozszerzę. Nie ma wymogów. Pamiętajmy o tym i tutaj odnośnie owoców i warzyw. Pamiętajmy o tym cały czas i tu odsyłam na tą stronę, którą też podałam, halal.eu. Pamiętajmy o tym, że w halalu chodzi o generalnie ubój, więc w przypadku owoców i warzyw nie mamy z tym do czynienia. Maciek się zgłasza, pewno chce coś dopowiedzieć, ja się domyślam co, oddaję Ci głos, ale odpowiadając na pytanie, jeszcze może dopowiem jedną rzecz. Jest pewien trend wśród, może Pan Maciej to też potwierdzi, wśród dystrybutorów i odbiorców, że mając certyfikat halal, ten towar jest lepiej postrzegany na rynku emirackim i jest oznaką lepszej, wyższej jakości. Natomiast wymogu co do jabłek, owoców i warzyw nie ma. Ja jeszcze chciałem dodać kilka informacji a propos halalu, bo rzeczywiście co jakiś czas docierają do mnie nowe informacje mówiące o tym, że halal będzie wymagany na wszystko i generalnie nawet na wodę, powiedzmy, że generalnie wszystko powinno mieć certyfikat halal w przyszłości. Natomiast ja mogę z pierwszej ręki powiedzieć, ponieważ znam firmy, które sprzedają między innymi jabłka, że nikt o taki certyfikat halal nie pyta. Natomiast rzeczywiście docelowo jakby wszystkie produkty mają mieć halal i to nie będzie dotyczyło tylko oboju, tylko w ogóle jakby, że tak powiem, takiej czystości. Powiem taką anegdotkę jeszcze a propos halalu, że
na przykład jest różnie postrzegany, jeśli chodzi o jak stricte Emiraty podchodzą do certyfikatu halal. I na przykład Abu Dhabi jest, bo miałem ze sobą w Polsce przedstawicielstwo Lulu Group, a więc tutaj jedna z, no właściwie numer jeden sieć hipermarketów w w Emiratach. Carrefour jest numer jeden w samym Dubaju, natomiast w całych Emiratach Lulu Group, hinduska sieć, jest numer jeden, więc skala jest bardzo duża. I oni byli ze mną właśnie w kilku firmach czołowych producentów drobiu i pytali się o halal i właśnie no tam jedna z firm powiedziała, że odbywa się to telefonicznie, oni powiedzieli, że to w ogóle to jest nie do zaakceptowania, że oczywiście powinna być, Koran powinien być recytowany jakby no, na żywo, że tak powiem, podczas uboju. Ale oni mówili też o tym, że właśnie, że pytali się firm, jednej z czołowych firm polskich o to, że czy ubój jest dokonywany, ten nie halal i halal w jednym budynku. I czy na przykład, czy robota papierkowa, administracja jest osobna dla produktów halal, czy też w tym samym budynku. Więc to jest do tego stopnia radykalne czasami, jak mówię, w zależności od Emiratu, że w ogóle oni postrzegają to w taki sposób, że produkcja mięsa nie halal powinna się odbywać w osobnym budynku, włącznie z tą robotą papierkową. Także jakby no, na to też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ktoś handluje mięsem, natomiast nie jest wymagany certyfikat od innych do innych produktów. Natomiast też zwracam Państwa uwagę, że podczas obecności w Emiratach na różnych targach i nie tylko będziecie Państwo atakowani przez różne firmy, również prywatne, które oferują certyfikaty halal, które będą wam mówiły coś innego. Także to też trzeba uważać, bo powstało ileś tam tworów, które oczywiście celem zysku, nie chcę ich nazywać oszustami, natomiast powiedzmy, że gdzieś tam to zakrawa jakoś tam o nierzetelne dystrybuowanie informacji z tym związanych. To jeszcze ja bym coś dodała, jeśli mogę, bo ten halal rzeczywiście jest dość ciekawym dla nas tematem. Ja obserwuję działania Emiratów, a szczególnie takiej instytucji, która przy ESMie, która próbuje moim zdaniem, to jest absolutnie moja obserwacja, poprzez taką instytucję IHAF, Międzynarodowe Forum Halal, zintegrować wszystkie kraje, które wymagają certyfikatu halal i próbują, moim zdaniem, dążą do tego, żeby zunifikować docelowo na całym świecie jednakowe wymogi, ponieważ te wymogi są różne. Najbardziej podobno, nie tyle radykalnym, ale innym w podejściu tutaj niż w krajach Zatoki GCC jest Turcja. Udało im się w tej chwili zebrać do tego forum ponad 80 krajów, jednostek standaryzujących i będą... Obserwuję to, że dążą do tego, żeby stać się liderem, nie powiem, że wykładni, ale żeby doprowadzić do tej wspólnej unifikacji. Druga rzecz, którą chciałam dodać, to się z panem Maciejem absolutnie zgadzam. Jest rzeczywiście postrzegany taki trend, bo nawet w rozmowach właśnie z przedstawicielami ESMY, kiedy była mowa o tych dwóch liniach produkcyjnych, to padło wprost stwierdzenie, no to może w ogóle się przestawcie państwo na halal będziecie, bo myśmy mówili, że utrzymywanie dwóch linii, utrzymywanie dwóch biur, dwóch pomieszczeń na przygotowywanie, to są koszty, to są podwójne koszty dla każdego producenta. No to właśnie padło takie stwierdzenie, no to dlaczego nie przestawicie się tylko i wyłącznie na ubój halal, wtedy macie jeszcze do zagwarantowaną jakość. Także widzę, że w tym kierunku to idzie i rzeczywiście coraz bardziej, tak jak też wspomniałam krótko, pan Maciej to potwierdził, słyszy się o tym, że ten certyfikat halal, nawet jeżeli nie ma wymogu w prawie, no to jest oczekiwany, tak bym to nazwała. Dziękuję. Czy to już całość odpowiedzi, czy możemy przejść do kolejnego pytania? Czy... Tak. Tak, z mojej strony tak. Dziękuję. Proszę Państwa, pojawiło się również pytanie dotyczące rynku drobiu, udziału drobiu w rynku drobiu ZEA w kontekście obostrzeń związanych z grypą, wystąpieniem grypy ptaków w Polsce. Jak na ten problem zapatruje się strona emiracka, jeśli chodzi o
dopuszczanie do rynku drobiu ZEA i respektowanie obostrzeń na poszczególnych poziomach w Polsce. Czy do tego zagadnienia, nie wiem, może pani radca Rzeźniczek też, jeśli chciałaby się odnieść. Tak, tu współpracujemy bardzo mocno z innymi placówkami państw unijnych. Wprowadzane są stopniowo bany. Dzisiaj czytałam, że również spoza Unii, z Ukrainy wprowadzono. Ja powiem państwu, jak to wygląda z punktu widzenia emirackiego dopuszczenia do rynku. Sugeruję i tutaj spróbuję wejść. Ja ją tą stronę obserwuję codziennie praktycznie na stronę, jak tu wejść teraz na stronę internetową, bo chciałam państwu pokazać stronę, gdzie można sprawdzać, które kraje i które obszary są stopniowo niestety wdrażane są zakazy. Nie umiem tego zrobić. Nie wiem, jak jednocześnie pokazać państwu stronę internetową, nie ukrywam. Może przez udostępnienie ekranu jakoś tam pani przejdzie. Gdzie to będzie? Share screen, tam wybrać. Tak, jestem właśnie. Czy coś widać, czy nie? Panią, jeszcze nie. Jeszcze cały czas mnie widać. No to, aha, okej, to chyba mi się uda. Tutaj, teraz tak. Teraz tu mi się przyblokowało. Ja bym chciała wejść na stronę. Może zrobimy. Widać już mój screen, tak? Widać screen, natomiast tak, teraz wyszukiwarkę widzimy. Tak. Wchodzę na stronę Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska, który ma taką zakładkę i państwu to za chwilę pokażę i wyjaśnię, jak to wygląda. Tutaj ma lista dopuszczonych ubojni i tutaj mi się za chwilę otworzy w PDF-ie dokument. I teraz tak, tutaj kierując się tym, ja cały czas mówię z punktu widzenia, bo to też rozmawiałam z doktorem Esamem, jutro będzie go też można o to zapytać, z punktu widzenia emirackiego przyjmującego. Tutaj jest lista zakazów, albo ewentualnie zwolnień tych zakazów, jak również lista każdego kraju, z którym dane kontakty są, jeśli chodzi o sprzedaż mięsa. I mamy tutaj Polskę i w pozycji Polska, to jest chyba na 7 stronie czy na 8, tak jak już wcześniej bym państwu pokazała. O, tutaj w przypadku Wielkiej Brytanii już jest wpis, tu jest w przypadku Niderlandów wpis. Natomiast w przypadku Polski, na stronie 8 chyba to było, Kenia, Sudan, Portugal, Poland, mamy zapis czarny, to znaczy dopuszczany jest eksport mięsa i wyrobów mięsnych i wyrobów drobiowych, ale to jeszcze chcę coś dodać za chwilę do tego. Tu kiedyś był również wpis o zakazie importu jaj, czyli ta strona i widzicie państwo, update jest na 25, czyli na wczoraj. Ona jest aktualizowana praktycznie codziennie. Natomiast jeżeli chodzi o import z Polski, to strona emiracka kieruje się zapisem. I teraz wrócę już teraz do nas. Nie wiem, jak to zrobić znowu. Aha, stop screen, okej. Okay. Strona emiracka kieruje się zapisem w świadectwie zdrowia, które tutaj przygotowałam, który mamy uzgodniony bilateralnie, gdzie w pozycji 1.16 istnieje zapis dotyczący drobiu. Pewno macie państwo to świadectwo, jest dostępne na stronie GIW-u, że mięso, produkty mięsne zostało pozyskane z ptaków pochodzących z gospodarstw, gdzie w promieniu 25 km nie wystąpiły ogniska grypy ptaków. I tym się kieruje strona emiracka. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące to, co w pytaniu zostało zawarte, to odsyłam do GIW-u. Proszę uzgodnić, proszę rozmawiać z GIW-em. Jeżeli byście państwo, nie wiem, chcieli jakieś zmiany, to musi się znowu drogą dyplomatyczną odbywać. No, w tej chwili pod takimi warunkami eksport z Polski drobiu jest możliwy. I tu bym zakończyła moją wypowiedź. Odsyłam do Departamentu Współpracy Zagranicznej GIW-u pani Anna Połaska. Dziękuję. Dziękujemy. W międzyczasie pojawiło się jeszcze pytanie na czacie dotyczące certyfikacji halal, dotyczące kosztów certyfikacji. Czy jesteśmy w stanie w tej chwili coś na ten temat powiedzieć, czy przekażemy później informacje odnośnie kosztów certyfikacji halal? Ogólnie zadane pytanie.
Nie wiem, kto z Państwa. To może ja krótko odpowiem. Po prostu trzeba się zgłosić do tych obu instytucji i ich zapytać o te koszty, bo to nie jest związane z żadnymi cenami ustalonymi przez rząd, przez nas. To są kwestie biznesowe. Tak jak w mojej prezentacji, którą Państwo udostępnicie, są kontakty do tej łódzkiej i do tej poznańskiej firmy. Proszę się kontaktować. Słyszałam również, że niektóre polskie firmy korzystają z certyfikacji instytucji z krajów sąsiadujących, więc w tym momencie odsyłam na stronę ESMY, żeby zobaczyć, może ktoś jest, jakaś instytucja jest bliżej państwa i ma inne warunki. Także to myślę, że to jest kwestia taka biznesowa, jeśli chodzi o halal w tym momencie. Dziękujemy. I kolejne pytanie. Tak, przepraszam, proszę. Przepraszam, nie chciałbym się niepotrzebnie wcinać, natomiast jest jeszcze ewentualnie w przypadku tego certyfikatu halal, być może jest też tak, jak w przypadku innych produktów zupełnie niezwiązanych z żywnością, być może żywność rządzi się innymi prawami ze względu na delikatność i bezpieczeństwo właśnie ludności w przypadku ludności, ale wielokrotnie spotkaliśmy się z taką praktyką, że jeżeli strony dogadają się co do produktu i wprowadzenia go na rynek, co do wielkości kontraktu, co do jakości produktu i opisania i dostępności na rynek, to wielokrotnie te ceny spotykaliśmy się z taką praktyką, że cena rejestracji na rynku w Emiratach jest ponoszona po połowie, czy w jakiejś części rozdzielana pomiędzy polskim eksporterem a emirackim partnerem handlowym. Nie wiem, czy to jest do zrobienia w przypadku żywności, ale wiem, że takie, że już spotykaliśmy w ambasadzie, że w przypadku eksportu z Polski koszty rejestracyjne są rozkładane lub wręcz przeniesione na importera, który się na to zgadza, bo długofalowo widzi atrakcyjność współpracy. Dziękujemy. Proszę Państwa, tutaj też zadane zostało pytanie przed chwileczką dotyczące regulacji eksportu wieprzowiny do ZEA. Nie wiem, czy Panią Radcę też mogę prosić o słówko na ten temat. Ja bym może poprosiła Pana Macieja, bo o tej wieprzowinie dzisiaj wspomniał, prawda? Prosimy. Wiem, że miał doświadczenie z tym. Jakie pytanie, bo ja nie widzę go tutaj. Czy na chwilę obecną jest uregulowany eksport wieprzowiny do ZEA? Czy z mojej strony wymaga świadectwa zdrowia i to jest taki normalnych dokumentów eksportowych? Tak, dokładnie, ponieważ ostatnio akurat miałem do czynienia z tym tematem. Duży dystrybutor z Emiratów poszukiwał wieprzowiny z Polski celem testów w sklepie, który otworzył jakby docelowo tylko wieprzowinę tam posiada i tylko świadectwo zdrowia jest potrzebne, także nic więcej z mojej wiedzy tylko to. Tu jeszcze chciałabym dodać to, co też żeśmy z panem Maciejem chwilę rozmawiali przed, że zakaz jest generalnie promocji wieprzowiny, także to tak a propos, gdyby na przykład w trakcie Expo jakaś firma produkująca wieprzowinę, nie wiem, może Expo się będzie rządziło innymi prawami, ale generalnie w kraju jest zakaz promocji wieprzowiny, no i oczywiście alkoholu. Ja później, Pani Moniko, bym jeszcze też miała jedno pytanie do Pana Macieja, ale nie chcę tutaj nadwyrężać czasu. Tak, właśnie czas nas goni. Jeśli mogę w tym momencie przejść, bo pozostało nam troszeczkę kwestii, które nasi słuchacze zadali w formularzach jeszcze, bo na niektóre odpowiedział Pan Maciej Białko w trakcie wystąpienia, natomiast tutaj pewne kwestie pewnie wymagałyby jeszcze wspomnienia. Może ja Panią Anię Tukalską, jeśli mogłabym prosić o przekazanie informacji, ponieważ było pytanie dotyczące planowanych działań na ten rok, 2021, rok pandemiczny wciąż. Działania, które Polska Agencja Inwestycji i Handlu planuje w kontekście promowania żywności i wsparcia prezentacji polskich ofert, polskich eksporterów żywności na rynku ZEA. Może w tym temacie, jeżeli moglibyśmy w tym momencie coś powiedzieć, uprzejmie prosimy. Tak, oczywiście.
Znaczy plany na ten rok bliżej będą mi znane pod koniec tego tygodnia, w piątek, więc wtedy będę mogła się podzielić szczegółami, więc prośba, ja zaraz w czacie zostawię jeszcze swojego maila. Na pewno wspomniane nasza obecność na Gulfood i na Expo. Ja będę starać się o misje wyjazdowe zarówno przedsiębiorców polskich tutaj na rynek ZEA, ale również w drugą stronę, bo one są najbardziej, jak to się ładnie mówi po angielsku, promising w mojej ocenie. Natomiast dokładne plany z wyliczeniem, co się będzie działo w maju, czerwcu, myślę, że to tak pod koniec tego tygodnia, w przyszłym tygodniu będziemy mieli większy obraz, jakie biura robią, nawet nie tylko nasze tutaj dubajskie, ale co się będzie działo w innych zagranicznych biurach handlowych, więc ja zaraz za chwileczkę napiszę maila i podzielę się tymi planami najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. To co, Pani Moniko, mam 5 minut, czy nie? Bo wydaje mi się, że mam ciekawe pytanie, które by interesowało wszystkich naszych eksporterów. Mianowicie wspomniał Pan o rejestracji produktu, Panie Macieju. Jak przyjechałam na placówkę, krążyła taka informacja, którą potem też mi Dubai Municipality trochę skorygował, ale cały czas gdzieś to krąży, że towar raz zarejestrowany przez jednego dystrybutora emirackiego niejako blokuje w systemie rejestracji ten towar. Jak ostatnio rozmawiałam z Esamem i jutro zamierzam go też może o to zapytać albo poprosić, żeby o to powiedział, on powiedział, że tak nie jest, że polski podmiot może zarejestrować własny produkt i mieć swoją licencję tą roczną wykupioną na produkt. To by znacznie ułatwiło, bo pamiętamy pewne kłopoty polskich firm, które tu były związane właśnie z taką informacją, że i to było w 2018, gdzie trochę eksport nam się załamał, że rzekomo importer emiracki przyblokował licencję kilkunastu polskich flagowych towarów, zarówno wyrobów mięsnych, jak i słodyczy. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na ten temat? Bo wiem, że chciał Pan mówić, ale nie było czasu zbytnio. Okej, ja nie wiem, czy słyszałem całość wypowiedzi, ponieważ przez chwilę miałem ciszę, ale jeśli chodzi o rejestrację produktów, to jest ten temat rzeczywiście nie jest do końca jasny, ponieważ ja wielokrotnie słyszę, znaczy stąd jakby wynika chęć wielu lokalnych emirackich podmiotów, dystrybutorów czy też sieci do wyłączności na dany produkt. Więc jest to mały rynek i oni wymagają wyłączności w tym celu, żeby właśnie nie wszyscy mieli ten produkt X w swoim portfolio, bo wtedy to nie ma sensu. I jeżeli Dubai Municipality mówi, że wiele firm może zarejestrować ten sam produkt, no to jest okej. Natomiast z tego, co ja słyszałem od dystrybutorów, to nie można zarejestrować tego samego produktu przez wiele i różnych firm. Natomiast oczywiście można ten produkt rejestrować w innych podmiotach, w innych emiratach i wtedy się to jakby obchodzi. Znam jakby firmy, które mają ten sam produkt, nie mówię, że polski, ale więc jakby jest to możliwe, natomiast generalnie jest dążenie do tego, żeby dana firma miała wyłączność. Oczywiście polskie firmy niechętnie na to idą, to jest też zrozumiałe, żeby ta wyłączność była, bo związanie się z jednym podmiotem oznacza jakby no, pewną blokadę. Jeżeli dany podmiot będzie mało aktywny, wtedy no, są związane ręce. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, która mi umknęła, skoro już jestem przy głosie, mianowicie czasy covidowe spowodowały duży ruch na rynku spożywczym w stronę online'u. To znaczy w ogóle otworzyło się wiele aplikacji, sklepy, które wcześniej nie sprzedawały online, już teraz sprzedają i dystrybutorzy również. I wczoraj jak rozmawiałem z dużą firmą dystrybucyjną zajmującą się słodyczami i produktami mlecznymi, powiedzieli mi, że generalnie
Oprócz tego, że od marca do listopada zanotowali jakby 1/3 w stosunku do poprzedniego roku wyników, to też mówili o tym, że generalnie jeżeli polskie firmy chcą konkurować w tym świecie online'owym, to dobrze jak firmy pomyślą również o jakimś budżecie na promocję. Bo co innego europejskie promocje, środki są z Komisji Europejskiej, natomiast firmy, które chcą swoje produkty sprzedawać i te produkty są sprzedawane, dobrze jak będą miały jakiś budżet na promocję, ponieważ działa to w ten sposób, że na przykład konsumenci, którzy chcą kupić czekoladę, automatycznie przez świat internetowy są kierowani do czekolady na przykład Cadbury. I w tym momencie, czy w innych... Halo? Słychać pana, nie ale wiem. Niech on, tak, w porządku. Okay. Więc jakby, żeby konkurować w tym świecie takim cyfrowym, online'owym, no trzeba się promować, pozycjonować, dlatego akurat ta firma ma 7 polskich produktów w portfolio, są to słodycze, ciastka i czekolady i one na przykład dużo słabiej konkurują w online'ie z tymi najbardziej popularnymi markami na świecie niż w świecie offline'owym. To taka też uwaga właśnie od dystrybutora. Dziękuję. Dziękuję. Czy to całość już odpowiedzi, tak? Proszę Państwa, chciałabym jeszcze powrócić do jednego pytania, które pojawiało się w formularzach tutaj zgłoszeniowych dotyczących podejmowania interwencji w sprawach gospodarczych przez placówki. Czy na ten temat ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć słuchaczom naszym? To może ja tutaj się zgłoszę. Z takimi interwencjami rzeczywiście zagraniczne biuro handlowe mają do czynienia. Nie jest ich dużo. Na przestrzeni powiedzmy 3 lat mojego pobytu w Singapurze może było ich 5. My każdą interwencję bierzemy pod włos, czyli ją indywidualnie rozpatrujemy, bo jest ona, każda jest inna. Natomiast zawsze staramy się do tego singapurskiego przedstawiciela dotrzeć, bo z reguły chodzi o stronę lokalną, dotrzeć, zadzwonić, porozmawiać telefonicznie, napisać maila, tak żeby ten z drugiej strony lokalny przedstawiciel wiedział, że jest wsparcie rządowe dla polskiego przedsiębiorcy. Z reguły, może podam na przykładzie, trzeba było czasami zawiadomić organy właściwe, czyli je zidentyfikować najpierw i później zawiadomić, jak organy ścigania, tak było. Mieliśmy jedną interwencję konsula honorowego Republiki Singapuru w Warszawie, który interweniował w sprawie. Natomiast jeżeli jest konflikt i sprawa już trafia na drogę prawną, to wtedy my możemy zasugerować, polecić kancelarie prawne lub tak zwanych service providers, z którymi my mamy kontakt i do Państwa już zależy, czy Państwo skorzystacie z tych kontaktów, czy nie. My oczywiście dajemy tutaj minimum 5, czasami nawet więcej. Także służymy oczywiście pomocą z tej strony w razie interwencji. Pan Maciej Białko, widzę, że jeszcze... Jeśli można, bo to jest oczywiście bardzo ważny temat. Otóż generalnie mówiąc o świecie spożywczym, zazwyczaj polskie firmy powinny prosić o 100% przedpłaty i wtedy jakby unikamy problemu, bo tego zazwyczaj dotyczą ewentualne problemy. Natomiast jeśli chodzi o rynek świeżych warzyw i owoców, płatność niestety następuje po dopłynięciu produktu do portu, do odbioru, więc tutaj trzeba myśleć o tym, jak się zabezpieczyć i są różnego rodzaju instrumenty finansowe typu akredytywa, ubezpieczenie, z których warto skorzystać i tutejsze podmioty też korzystają z COFASA czy też z innych, więc jakby trzeba to robić tak naprawdę tak samo jak na całym świecie. Jeśli umowa jest, no to umowę się zawiera albo
zazwyczaj w oparciu o prawo lub polskie, lub emirackie. Natomiast sama umowa nie za bardzo zadziała, ponieważ podmiot emiracki nie podlega prawu polskiemu i na odwrót, więc jakby albo płatność 100%, albo zabezpieczenie w postaci instrumentu finansowego. Ja również miałem okazję interweniować przy różnego rodzaju, powiedzmy, konfliktach. Także jeszcze wtedy, kiedy pracowałem w ambasadzie, bo tam się zaczęła moja przygoda w Emiratach, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było WPHI ani zagranicznych biur handlowych, ale później także dla swoich klientów z rynku owocowo-warzywnego, dla których prowadziłem stałe działania, gdzie na przykład jakby produkt został sprzedany z nadzieją, że mamy do czynienia z bardzo dużą firmą uznaną i tak dalej, która przez 8 miesięcy nie płaciła. I de facto było to coś na kształt windykacji. Zakończone sukcesem, aczkolwiek, jak mówię, warto, oprócz tego, że klient jest sprawdzony, że znamy jego licencję, że wiemy, że to jest duża firma, warto się zabezpieczyć na wszelkie sposoby, żeby uniknąć problemów. A jest tak często, że duże firmy dystrybucyjne, na przykład sprzedające te warzywa i owoce, same mają problemy z płynnością finansową, ponieważ sprzedają często na przykład dla lokalnych podmiotów, powiedzmy quasi rządowych czy rządowych, od których też dostają zapłatę bardzo późno i są to olbrzymie kwoty, więc czasami po prostu mogą być chwilowo niewypłacalne, a czasami, więc jak mówię, zabezpieczać się w każdy możliwy sposób. Ja jeszcze tylko może dodam o pewnie kolegów i koleżanek, że spory są, z tego co przeczytałam, kierowane na drogę mediacyjną, pojednawczą, arbitrażu. Jakby priorytet najpierw, zanim w ogóle sprawa trafi na drogę postępowania sądowego, jest specjalny organ, Komisja Agentów Handlowych, do której strony trafiają najpierw, zanim kierowana Halo? Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tej chwili powiedzieć coś w związku z tym tematem? Bo... Można słowo? Prosimy, tak, oczywiście. To słowo. W ostatnich kilku tygodniach docierały do nas takie informacje od polskich przedsiębiorców, którzy podpisując umowy z emirackimi swoimi partnerami, to jeszcze raz akurat no nie była to żywność, więc akurat no nie sądzę, żeby to był straszny problem w przypadku tego, że nie jest to żywność. Natomiast widziałem, że w umowach są zapisy mówiące, że niniejsza umowa podlega jurysdykcji sądu arbitrażowego w Wiedniu lub Londynie. Żeby właśnie nie było tak, że o danej umowie decyduje prawo polskie lub prawo emirackie, które powiedzmy w jakiejś formie mogłoby faworyzować jedną stronę czy drugą stronę, to takie umowy bywają. No, widzieliśmy takie właśnie, wybierają strony ten arbitraż wiedeński lub londyński. No niestety ambasada już tak, oczywiście pozostawiamy zawsze do dobrej woli przedsiębiorców, bardzo chciałoby wiedzieć także niestety o Państwa problemach, natomiast instrumentarium nasze jest bardzo ograniczone, nam nie wolno interweniować w sporach dotyczących prywatnych relacji biznesowych. To jest wyjęte z naszej kompetencji. Natomiast tak jak pani Ania Tukalska powiedziała słusznie, my także mamy telefon, który chętnie wykonamy. Czasami ambasada działa jako straszak, jako taki element, no, że oto jest i fragment polskiej administracji, który zabiega o, powiedzmy, nie o tyle o dobro polskiego przedsiębiorcy, tylko o dobro jakby współpracy bilateralnej, bo to jest dla nas najważniejsze. Więc czasami takie rzeczy też można robić, natomiast to nie jest żaden instrument prawny, którego my możemy użyć, bo takiego po prostu nie mamy. My też nie możemy wystąpić do tutejszych organów ścigania. To jest, nie jest kompetencji ambasady. Musimy wtedy dokierować tylko i wyłącznie, jeżeli jest wniosek polskich organów ścigania, tak? No ale wątpię, że w przypadku kontaktów biznesowych, żywnościowych też było skierowane do polskiej prokuratury. To wtedy ambasada oczywiście interweniuje. Ja jeszcze może dodam tutaj, że generalnie, słychać mnie? Słychać, tak.
Oczywiście są pewne podmioty, do których można by było się uciekać, jeśli chodzi o międzynarodowe podmioty, jeśli chodzi o umowy, ale proszę mi wierzyć, że w praktyce żadna firma dystrybucyjna z rynku a la WIR owoców i warzyw nie będzie się w to, że tak powiem, bawić, ponieważ oni mają generalnie żywioł, non-stop dostawy, jeżeli chcemy sprzedać jabłka, drób czy cokolwiek, po prostu podpisujemy to jakby, są to dokumenty związane z daną transakcją. Nie są podpisywane w ogóle jakieś tam umowy szersze, a tego typu jakby propozycje mogą bardziej odstraszyć niż zachęcić tak naprawdę. Ja to tak jakby widzę, ponieważ znam to od kuchni i mało prawdopodobne, żeby lokalne firmy podpisywały tego typu umowy, aczkolwiek mogę się mylić. Dziękuję. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Nie wiem, czy w tym temacie jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać, bo nie chciałabym też odmówić głosu któremukolwiek z Państwa. No, ponieważ czas nas goni bardzo, to jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że pozostało ostatnie drobne pytanie zgłoszone na czacie, takie techniczne, ale zadam je z poczucia obowiązku. Czy należy zgłosić chęć eksportu wieprzowiny do Ministerstwa Klimatu? Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa, czy Pan Maciej Białko ewentualnie... Nie trzeba niczego zgłaszać, po prostu o to się martwi dystrybutor. Także dystrybutor zamawia tą wieprzowinę i tak naprawdę dużej odpowiedzialności od polskiego producenta nie ma, bo on się zajmuje zarówno tą naklejką, jakby zarejestrowaniem produktu i tak dalej. To on musi się martwić o to, że ten produkt będzie tutaj legalny. Także nie trzeba nikomu zgłaszać, żadnemu ministerstwu. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Czy ja jeszcze mogę jedno zdanie, dwa zdania? Mam tylko jeszcze taką, chcę się podzielić taką uwagą, bo dużo dzisiaj zostało powiedziane o owocach i o warzywach. Ja powiem tak, że miałam, ponieważ najmniej mam niejako kontaktów w tych kwestiach handlowych, ale na początku miałam, przyjazdu tutaj miałam spotkanie z decydentem od zakupów, od owoców i warzyw z Carrefoura, takie kurtuazyjne. I on mówi, że teraz siedzimy godzinę, ja w ciągu tej godziny, wyobraź sobie, dostaję miliony z ofert na właśnie owoce i warzywa i jesteśmy zainteresowani wszystkim, ale powiedział bardzo ciekawą rzecz, którą się chciałam powiedzieć, ale nas interesuje systematyczność, nawet jeżeli dostanę bardzo dobrą ofertę na jeden transport pietruszki czy jabłek, i to będzie jeden transport i to będzie, załóżmy, za taką cenę, którą bym sobie życzył albo niższą, to ja w to nie pójdę. Ja muszę mieć zagwarantowane, chcę mieć zagwarantowane ciągłość dostaw i szeroką ofertę dostaw. Czyli to, jeżeli dany dostawca zaoferowałby, załóżmy, roczne dostawy całego asortymentu warzyw i owoców, to ma przyszłość. Natomiast proszę się nie dziwić, że na oferty typu właśnie no mniejszej ilości, mówiąc wprost, oni nawet nie odpowiadają. Bardzo dziękuję i chciałam zapytać, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby dodać coś od siebie w tej kwestii, w tej sesji pytań i odpowiedzi, czy jeszcze jakiś temat poruszyć, coś dopowiedzieć? Ja tylko chciałbym powiedzieć, ponieważ dostałem w międzyczasie kilka maili a propos mojej prezentacji, ja ją wyślę wieczorem Państwu przez WeTransfer, bo ona trochę tych megabajtów ma i jakby proszę o cierpliwość, natomiast oczywiście wszystkim osobom, które się do mnie zgłosiły, jak najbardziej prześlę. Przepraszam bardzo, czy ja mogę tutaj coś dodać? Jak najbardziej, prosimy. Dzień dobry, przepraszam, Artur Pisarski. Przepraszam, kamerę mam zablokowaną, natomiast pozwalam sobie odezwać się, ponieważ widzę, że pana Marcina Łapy nie ma, a jest tu mowa o bezpieczeństwie transakcji. I chciałem dodać i zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo istotną, ponieważ akurat jestem jednym z przedstawicieli biura Szejka Al-Qassimi w Polsce, że jeżeli przez nasze biuro, tamto w Dubaju, przechodzą transakcje, to nikt nie odważy się oszukiwać, ponieważ tak jakby oszukiwał Szejka, a kto zna układy arabskie, może sobie dopowiedzieć, czym by się to skończyło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Uprzejmie dziękuję Państwu za sesję pytań i odpowiedzi. Przekazuję głos Pani Dyrektor Magdalenie Rowińskiej. Dziękuję bardzo, Moniko. Dziękuję wszystkim Państwu za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym ekspertom za udział, za wystąpienia i za ogromne wsparcie przy organizacji tej pierwszej części naszego dwudniowego spotkania. To była ogromna przyjemność móc z Państwem współpracować i tworzyć content tego webinarium. Mam nadzieję, że dzięki Państwu wystąpieniom nasi przedsiębiorcy wzbogacili swoją wiedzę, jeśli chodzi o rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co w konsekwencji też przyczyni się do wzrostu naszej aktywności w tym regionie, ponieważ jesteśmy przekonani, że ZEA jest wciąż krajem o nie do końca wykorzystanym potencjale, jeśli chodzi o eksport polskiej żywności. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Zapraszam na spotkanie w dniu jutrzejszym. Tak jak mówiłam, spotykamy się o godzinie 10 i link, którego Państwo używali dzisiaj, będzie aktywny również jutro. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.